Dziękujemy bardzo panom za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję również państwu, mieszkańcom, obywatelom za przybycie na tą wyjątkową debatę. Przypomnę, że nasza organizacja Akcja Demokracja działa w Polsce profrekwencyjnie. Naszym celem jest zachęcanie obywateli do aktywności podczas każdych wyborów. Teraz oczywiście koncentrujemy się na zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. I dwa cele, które sobie postawiliśmy w odniesieniu do tej dzisiejszej debaty, to przybliżenie państwu i takie podsumowanie korzyści wynikających z tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, wyjaśnienie czy przypomnienie najważniejszych wartości Unii Europejskiej, wyjaśnienie również bardzo ważnego hasła Unia Równych Szans, a także myślę, że też drugi punkt bardzo istotny, przedstawienie państwu, w jaki sposób my obywatele możemy wpływać na procesy decyzyjne w poszczególnych instytucjach europejskich i jak my możemy jeszcze jako obywatele być bardziej aktywni, żeby ten wpływ był bardziej efektywny. Oddaję teraz głos naszemu moderatorowi z ramienia Akcja Demokracja, pan Bogumił Kolmasiak. Dzień dobry, witam państwa. Debata zaczęła się z problemami technicznymi, ale myślę, że przez to łatwo przebrniemy. Jest bardzo cieszę, że jestem tutaj w Gorzowie, że będę mógł poprowadzić debatę z doświadczonymi politykami i z osobami, które na Unii Europejskiej, można powiedzieć, zjadły zęby. Pan premier wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. Dobra, to prawda. Europejskiej. Pan Witold Palteś jest europosłem, który już zdążył poznać kuchnię Parlamentu Europejskiego. Chciałem zaproponować debatę w takiej formule, w której troszkę państwu przybliżymy to, czym jest Parlament Europejski, czym jest Unia Europejska, ale też porozmawiamy o wyzwaniach tych, które są już za nami, ale też tych, z którymi zmagamy się dzisiaj, więc zacznę od pierwszego pytania. Myślę, że do obydwu panów. Polska jest już w Unii Europejskiej 20 lat. Dorosło pierwsze pokolenie, które tak naprawdę świata poza Unią Europejską nie zna, bo nigdy nie żyło, nawet jako małe dzieci, w świecie, w którym Polska była poza strukturami Unii Europejskiej. I dzisiaj już jesteśmy w stanie zobaczyć bilans tego członkostwa. Chciałem zapytać, jakie widzą panowie największe korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej oraz jakie dzisiaj widzą panowie największe wyzwania, największe zagrożenia dla tego wspólnego projektu. To możemy od pana premiera zacząć. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania z państwem. Chcę powiedzieć, że jestem też bardzo zainteresowany rozmową z panem europosłem Palem. Ja na ogół nie uczestniczę w tego typu debatach, bo one w naszym kraju najczęściej przeradzają się w bijatyki, dosyć prymitywne, dosyć wulgarne, ale miałem okazję poznać pana eurodeputowanego w momencie, kiedy w ubiegłym roku trafił do Europarlamentu. Mieliśmy okazję do kilku krótkich rozmów i ze względu na moje uznanie i szacunek dla pana, w momencie, kiedy padła ta propozycja, zgodziłem się, więc jestem bardzo ciekaw tej naszej wspólnej rozmowy, wspólnej prezentacji Unii Europejskiej. W kilku słowach podsumowanie tego dwudziestolecia. Ja rzeczywiście miałem z tym projektem dużo do czynienia, dużo wspólnego. Jeszcze jako premier uznałem, że ówczesne przygotowania Polski do przyszłego członkostwa, wtedy jeszcze we wspólnocie europejskiej, idą zbyt wolno, są niewystarczająco intensywne i w 1996 roku, przeprowadzając reformę rządu, utworzyłem Komitet Integracji Europejskiej, którego szefem sam siebie mianowałem, po to, żeby móc za przeproszeniem pogonić wszystkich ministrów do bardziej wytężonej pracy przygotowującej nasz kraj. Efekt, i wtedy utworzyliśmy też Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, przyjęła moją propozycję objęcia kierownictwa pani profesor Danuta Hübner, która już wcześniej ze mną współpracowała przy wprowadzaniu Polski do takiej organizacji OECD i ja ceniłem jej wiedzę, jej zdolności organizacyjne. Efekt był natychmiastowy. Kilka miesięcy później mogliśmy przedstawić w Sejmie
polski program integracji europejskiej, który był pierwszą tak kompleksową koncepcją tego, co trzeba zrobić, żeby się przygotować do członkostwa. To było zaakceptowane przez Sejm, było bardzo wtedy szeroko prezentowane w różnych środowiskach, także w środowisku biznesu, dlatego że były zadania nie tylko administracji państwowej, publicznej, ale wielu rozmaitych środowisk. Po 20 latach najczęściej zwracamy uwagę na bilans finansowy naszego członkostwa. On jest oczywiście pozytywny, bardzo dobry. Jeżeli odjąć składkę płaconą przez Polskę co roku, to jesteśmy na plusie na ponad 150 miliardów euro. Ale warto też zdać sobie sprawę z tego, że sam fakt wstąpienia do Unii Europejskiej podniósł naszą wiarygodność jako miejsca inwestycji zagranicznych. W ciągu tych 20 lat zainwestowano w Polsce około 300 miliardów euro. Także poza naszymi własnymi wydatkami z budżetu państwa czy z kieszeni obywateli, przedsiębiorców i tak dalej, w Polsce pojawiło się raptem 450 miliardów euro ekstra w ciągu tych 20 lat. I szacuje się w tej chwili, ekonomiści szacują, że nasz produkt globalny PKB jest wyższy o 1/3 niż byłby, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej przez ten czas. Także nastąpiło ewidentne przyspieszenie tempa wzrostu, mimo bardzo ciężkich czasów, bo przecież już na samym początku naszego członkostwa był znany kryzys finansowy, gospodarczy, który dotknął Europę i tak dalej, i tak dalej. Ale ja osobiście zwracam uwagę na inne korzyści, zarówno takie bardzo ogólne, umocnienie pozycji i roli Polski w stosunkach międzynarodowych i uzyskanie większego wpływu przy umiejętnym zachowaniu, prowadzeniu umiejętnej polityki na to, co się dzieje w Europie. Niestety z tego punktu widzenia mieliśmy różne okresy, lepsze, gorsze. Najgorszy był okres niestety 8 lat rządów PiS-owskich, kiedy Polska nie dość, że nie miała wpływu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, ale próbowała blokować działania Unii Europejskiej, zniechęcając do siebie praktycznie wszystkich pozostałych partnerów z tego kraju. Jednak to umocnienie pozycji politycznej nastąpiło i w tej chwili po wyborach październikowych przy nowym rządzie kierowanym przez Donalda Tuska, dobrze znanego w Europie politykom, w instytucjach europejskich, przy Radku Sikorskim jako ministrze spraw zagranicznych, który przecież został tym ministrem opuszczając Parlament Europejski, gdzie się zajmował też, byliśmy razem w Komisji Spraw Zagranicznych tymi sprawami. Polska odzyskuje niezwykle szybko silną pozycję w tej wspólnocie. Ale wreszcie też zdanie o korzyściach odnoszonych przez nas, przez obywateli Rzeczpospolitej, obywateli Unii Europejskiej. Poszerzone swobody. No, swoboda wyboru miejsca zamieszkania, swoboda podejmowania pracy, swoboda studiowania na wyższych uczelniach. 250 000 młodych Polaków objętych Erasmusem. To jest po prostu coś wspaniałego. Więc kiedy pan właśnie mówi, że po 20 latach młode pokolenie nie ma możliwości porównania tego z sytuacją sprzed przystąpienia, to jest to właśnie święta prawda. I w gruncie rzeczy jest w tym pewne ryzyko, że nie mogąc porównać, co zyskaliśmy, młodzi ludzie niekoniecznie doceniają to, co mamy. I to między innymi wyraża się w deklaracjach o niższej frekwencji wyborczej w badaniach opinii publicznej. Dlatego też to jest świetna inicjatywa, profrekwencyjne działania, wyjaśnianie, dlaczego należy wziąć udział w tych wyborach. No ale to już dotyczy spraw przyszłości, to o tym za chwilę. Dziękuję. No po panu premierze, po erudycji pana premiera, no ciężko, naprawdę bardzo, bardzo wysoko postawiona poprzeczka, ale rzeczywiście podziękowania dla organizatorów i te nasze rozmowy w Brukseli, wzajemny szacunek, godność, no to także są te wartości, które są dorobkiem Unii Europejskiej. Z wieloma z państwem miałem okazję, zaszczyt stać pod sądami, rozmawiać w tych trudnych czasach pisowskich o tym, jak zagwarantować bezpieczeństwo. Bo ten dorobek, o którym pan premier wspominał, to jest trochę tak jak z dziećmi. Widzi się, jak rosną dzieci sąsiadów, dawno niewidzianych członków rodziny. Po prostu upływ czasu widzi się po cudzych dzieciach, nie po swoich. A to jest nasze wspólne dziecko. Przy narodzinach brał udział pan premier, był
takim akuszerem w dużej części, więc tutaj jesteśmy wdzięczni, ale też trzeba pielęgnować to, co mamy. Raz dana demokracja, raz dane bezpieczeństwo, raz dane bezpieczeństwo także w rozumieniu tym socjalnym, społecznym, gospodarczym nie jest dane raz na zawsze. O nie trzeba się cały czas bić. Rzeczywiście brakuje mi kolegi Radka Sikorskiego, bo był moim sąsiadem przez ścianę i dosyć głośno rozmawiał przez telefon. Z jednej strony trochę odetchnąłem, bo mieliśmy trochę ciszy, a trochę się też niezręcznie czułem, no bo tak podsłuchiwałem siłą rzeczy. Nie ujawnię treści z racji takiej naszej klauzuli. Tym niemniej jego wiarygodność, zaufanie do jego osoby, jego kariera, działalność wielu osób, które cieszą się właśnie takim autorytetem, to jest ta gwarancja tego, że my w tej Europie, bezpiecznej Europie, możemy być silni. Pan redaktor wspomniał o Europie równych szans, a więc chodzi o to, abyśmy doganiali te państwa, które weszły na tę drogę dobrobytu znacznie wcześniej. Jesteśmy ofiarami pojałtańskiego porządku i dla nas, jak w większości, tym wiekiem 40, czy 50, czy 60 plus, pamiętamy tamte czasy. Wiemy, że trzeba było startować nawet nie od zera. Nasz stan gospodarki, stan demokracji, stan zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa był fatalny. Przejmujemy najlepsze wzorce. W zamian za to mamy wsparcie. Wchodzimy do dużej rodziny. W rodzinie tej są osoby, są, tak kolokwialnie mówiąc, inni, którzy mają większe doświadczenia, którzy mają tą wiedzę instytucjonalną, którzy wiedzą, jak chronić nas przed zagrożeniami, które idą z każdej strony. Bliska panu premierowi granica wschodnia, więc budowanie tarczy wschodniej, więc mówimy o wyzwaniach. Więc jeśli mogę uzupełnić wypowiedź pana premiera Cimoszewicza, to przede wszystkim to, co mamy, to, co udało nam się osiągnąć, to, co odzyskujemy, czyli te dwie transze pomocy w ramach KPO, 5 miliardów i 25 miliardów, a więc na energetykę, na potanienie kosztów prądu, bo przecież to odczuwamy. To stanowi o utracie konkurencyjności. Na inwestycje, miejsca w żłobkach, na ochronę zdrowia, to osobny temat, być może o tym jeszcze porozmawiamy. Więc to są rzeczy, które powodują, że rywalizujemy między sobą, ale w Unii Europejskiej mogą się liczyć z kimś przewidywalnym, silnym, mocnym. I tylko we współpracy z innymi przedstawicielami, z przedstawicielami innych partii, jako polska mocna delegacja, możemy zagwarantować to bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Panowie, teraz troszkę taka łyżka dziegciu w ten słoik miodu, bo powiedzieliśmy o Unii bardzo dobre rzeczy, natomiast ostatnie badania, na przykład przygotowane przez Morning Commons, taką grupę, która działa, tak naprawdę przeciwdziała polaryzacji społeczeństw, ale też bada to, jak myślimy jako Polki i Polacy, pokazują, że nasza miłość do Unii Europejskiej się troszkę zmienia. Tak jak przez lata byliśmy jako społeczeństwo takimi oddanymi entuzjastami i wręcz zakochaliśmy się w europejskim projekcie, tak już dzisiaj patrzymy na to chłodno, rozsądniej, widzimy pewnego rodzaju wyzwania. Już nie chcemy być w Unii, ale też zadajemy coraz częściej pytanie o to, w jakiej Unii, to jest ostatnio Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, podkreślał właśnie w tym wywiadzie, że staliśmy się już społeczeństwem już nie tak mocnych euroentuzjastów, trochę bardziej eurorealistów, jednak chcących w Europie funkcjonować. Pojawia się też dylemat, na ile Unia Europejska ma być wspólnotą gospodarczą, wspólnym rynkiem i czy tylko wspólnym rynkiem, czego by chcieli eurosceptycy, czy ma być czymś więcej. Więc moje pytanie będzie takie, czy myślicie panowie, że te tendencje odśrodkowe, które zagrażają Unii Europejskiej i osłabiają wspólny projekt, to dążenie do zmniejszenia znaczenia wspólnego działania w świecie tak naprawdę, jako aktora, będą dalej postępować? Czy Unia Europejska ma przyszłość właśnie nie tylko jako wspólnota gospodarcza, ale również wspólnota wartości? I tutaj zaczniemy od pana doktora Wiktora Pala.
Witolda Pala, przepraszam. Dziękuję. Rzeczywiście to pojęcie eurorealista funkcjonuje teraz w obiegu publicystycznym, ale ono oddaje, myślę, dojrzałość, jaka towarzyszy nam, jeśli chodzi o pojmowanie Unii, o naszą rolę w Unii Europejskiej. Ten pierwszy okres zachwytu bycia w wolnym świecie mija, to jest takie zauroczenie, a potem przychodzi pewna dojrzałość. Zaczynamy zastanawiać się, czy rzeczywiście jest to Europa równych szans. Na ile potrafimy skutecznie zadbać o swoje sprawy, o swoje interesy. To jest dowód, że trzeba stawiać na dobrych przedstawicieli w Unii Europejskiej, szukać przyjaciół, rozmawiać z nimi, konsultować z przedstawicielami nie tylko swojego ugrupowania, bo ja należę do Europejskiej Partii Ludowej, więc największej grupy w parlamencie, jak na razie. Mam nadzieję, że to będzie nam towarzyszyło. I ta otwartość z jednej strony na zachowanie, na tolerancję, na wartości ideowe, z drugiej strony jednak ten liberalizm dotyczący tych czterech swobód, które funkcjonują w zakresie gospodarki. A więc też otwartość, ale nie za wszelką cenę. Czyli nie możemy pozbywać się wielu elementów, mówię tutaj chociażby o dyrektywie transportowej, dyrektywie usługowej, która daje nam pewną przewagę. Polska, Polacy świetnie pracują, pracują jako właściwie najwięcej w Europie. Jesteśmy na drugim chyba tak miejscu, tak po Grekach, ale to jest osobny temat Grecy pewnie. Więc my naprawdę pracujemy w odróżnieniu od niektórych nacji. Wypracowujemy nasz dobrobyt bardzo ciężko. Rzecz w tym, żeby to, w jakich okolicznościach teraz pracujemy, a więc korzystając z tych możliwości, z tego zapału, z entuzjazmu, z tego inwestowania, bo przecież zachęcamy, tak jak pan premier Cimoszewicz wspominał, obcy kapitał, który tutaj wchodzi, ale musimy pozyskiwać własne technologie. Musimy znaleźć takie rozwiązania, które zapewnią nam taką niezależność. Więc możemy być Europą ojczyzn, ale domagamy się tej równości. A więc mówimy dobrze, jeżeli wprowadzamy jakieś rozwiązania w różnej przestrzeni. Tu pan redaktor pewnie trochę bardziej nerwowo zareaguje, bo mówię o kwestii chociażby Zielonego Ładu, to mówimy o tym, tak, możemy to wprowadzać, ale nie możemy tego robić za wszelką cenę. Musimy to robić w taki sposób, żeby zagwarantować miejsca pracy w Polsce, żeby zagwarantować rozwój technologii, żeby nie dopuścić do przejęcia polskiej gospodarki przez innych i przede wszystkim, kończąc, żeby być bardzo mocno skonsolidowani w kwestiach obronności, bezpieczeństwa. A więc nie oddajemy suwerenności, dajemy możliwość zarządzania naszymi prawami, ale nasza suwerenność pozostaje, a to, co najważniejsze, czyli gwarancja wpływu na to, co będzie się działo, jeśli chodzi o rozwój przemysłu, o sprawy społeczne, socjalne, to musi być, my musimy o tym decydować wewnątrz. Chciałoby się już kończąc, żeby jeszcze ta współdzielona polityka w zakresie ochrony zdrowia, a więc żebyśmy mogli pozyskiwać więcej środków z Unii Europejskiej na podwyższenie standardu usług medycznych. Więc tak, ale też domagajmy się, żeby współpraca była także na naszych warunkach. Rozmowa, szukanie kompromisu. Zdaje się, że po raz pierwszy będziemy się trochę różnili. No ale do tego są debaty. Jeżeli spadek poparcia dla członkostwa mojego kraju w Unii Europejskiej ma być wyrazem realizmu politycznego, największymi realistami byliby w Europie Brytyjczycy. Ale po tym, jak parę lat temu podjęli decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej, 60% w tej chwili stało się znowu nierealistami, bo chcą wrócić. Otóż to prawda, że w jakim stopniu ten spadek hura entuzjastycznego poparcia przekraczającego przez wiele lat 80% jest wyrazem przyzwyczajenia pewnego odczarowania i tak dalej, ale w bardzo dużym stopniu jest niestety skutkiem antyeuropejskiej propagandy, retoryki skrajnej prawicy i to w całej Europie.
My to widzimy we Francji, gdzie pani Le Pen atakuje Unię Europejską. My to widzimy w Holandii, gdzie Wilders atakuje Unię Europejską. My to widzimy w Niemczech, gdzie Alternatywa dla Niemiec atakuje Unię Europejską. My to widzimy w Polsce, gdzie PiS cały czas walczył z Unią Europejską i mówił o wyimaginowanej wspólnocie. Pytał, a co my mamy z tej Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Tego typu antyeuropejska, antyunijna propaganda występowała prawie że zawsze, tylko że w mniejszym natężeniu. Niestety wielu polityków no, tych krajowych, nie europejskich, uprawiało tego typu nieczystą grę przez całe dziesięciolecia, nie mając odwagi powiedzieć własnym obywatelom, własnemu społeczeństwu, że czegoś nie mogą załatwić, albo nie potrafią załatwić, albo coś jest niemożliwe obiektywnie. Trudno jest mówić ludziom rzeczy, które jest przykro wysłuchać. Zwalali o odpowiedzialność na Brukselę. I stąd taka wręcz symbolika, że my byśmy lepiej to zrobili, my byśmy chcieli, ale oni nam nie pozwalają. Jacy oni? To wszystko jesteśmy my. To wszystko jesteśmy my. Na posiedzeniach Rady decydują ministrowie państw członkowskich. Na posiedzeniach Rady Europejskiej te dyrektywy, te ustalenia kierunkowe, ich dokonują szefowie państw, głowy państwa i tak dalej, i tak dalej. W Parlamencie Europejskim my też to wszystko ustalamy, uzgadniamy ze sobą. Więc ja osobiście widzę w tej chwili narastające zagrożenie dla integracji europejskiej, wynikające ze wzrostu poparcia dla radykalnej prawicy. Podkreślam to słowo radykalne, nie prawicy w ogóle. Dlatego, że europejskiej prawicy, tej z podznaku chrześcijańskiej demokracji, trzeba oczywiście przyznać to, że była współtwórcą idei integracji europejskiej i politycy HDC odegrali dziesięciolecia temu kapitalną rolę w tym zakresie. Mieli wystarczająco wiele wyobraźni i odwagi niedługo po zakończeniu II wojny światowej, żeby mówić o potrzebie budowy wspólnoty europejskiej. Ale dzisiaj rośnie siłę właśnie ta radykalna prawica i niestety prognozy przed wyborami, które się zaczną 6, się zaczną za 2 dni, bo w różnych dniach będą przeprowadzane w różnych krajach członkowskich, prognozy są takie, że pozycja, wpływy radykalnej prawicy w Parlamencie Europejskim wzmocnią się. I tutaj pojawi się absolutnie kapitalna kwestia. Jakie będą, bo wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak mniej więcej funkcjonuje Parlament Europejski. W kadencji, w której byliśmy razem z panem posłem, 4 grupy polityczne, główne, 4 frakcje, Partia Ludowa, Socjaliści Demokraci, Liberałowie w tej chwili spod znaku Renew, Odnowić Europę i Zieloni, najczęściej wytwarzali większościową przewagę przy przyjmowaniu rozmaitych rezolucji, stanowisk parlamentu i tak dalej. Ale już się zdarzało tak, i to w istotnych kwestiach, bardzo istotnych kwestiach, że na przykład między naszymi 2 największymi grupami, największa, druga co do wielkości, występowały wyraźne różnice stanowisk. Jak właśnie głosowano sprawy, niektóre sprawy dotyczące Zielonego Ładu, głosowaliśmy inaczej. Jak głosowano sprawę takiej słynnej rezolucji, w Polsce trąbiono na ten temat bardzo dużo, której parlament przedstawiał swoje propozycje, swoje sugestie potrzebnych zmian traktatowych w przyszłości. Traktatu o Unii Europejskiej, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, głosowaliśmy inaczej. I frakcja pana posła głosowała wtedy z radykalną prawicą przeciwko tej rezolucji. Mam wrażenie zresztą, że nie wszyscy głosowaliście z pełnym przekonaniem przeciwko tej rezolucji, na ile znam realia polityczne pewnych kulis. Otóż jest tak, że są sprawy, w których się różniliśmy już w ostatnich miesiącach i jeżeli radykalna prawica bardzo urośnie w siłę, przepraszam, że to powiem bardzo otwarcie, ale obawiam się, że EPP, czyli Europejska Partia Ludowa, może być bardziej skłonna na podejmowanie od czasu do czasu współpracy także z prawą stroną parlamentarnej sali. To się zacznie od momentu kształtowania nowej Komisji Europejskiej, wyboru przewodniczącego czy przewodniczącej Komisji Europejskiej. Pani Ursula von der Leyen 5 lat temu przeszła 5 głosami i to jest, prawda, tak powiedziałbym, rechot historii, bo przeszła poparciem PiS-u, czym się wtedy deputowani PiS-u chwalili. Ona rzeczywiście przeszła 5 głosami, większością 5 głosów. I oni mówili, że zagłosowali na nią, gdyby nie ich poparcie, to ona by nie została wybrana. Dzisiaj, niezależnie od tego, ilu ich będzie, tych deputowanych PiS-u,
oczywiście nie będą głosowali na Ursulę von der Leyen, bo stała się dla nich w ciągu 5 lat symbolicznym wrogiem. Więc ciekaw jestem, jak Ursula von der Leyen nazbiera głosów dających jej większość na sali posiedzeń. Nie jestem pewien, czy moja grupa polityczna rzeczywiście jednogłośnie jakby udzieli jej poparcia. Więc zobaczymy. To jest duża niewiadoma, gdy chodzi o przyszłość. Moją intencją jest, na pewno nie jest powiedzenie nie głosujcie na Pala. Głosujcie na Pala. Ale moją intencją jest wytłumaczenie, że w polskim interesie leży, żeby w tych głównych proeuropejskich, demokratycznych frakcjach byli przedstawiciele Polski. Byli polscy eurodeputowani. Bo tylko w ten sposób można współkształtować stanowiska tych grup politycznych, które muszą wytwarzać większość w Parlamencie Europejskim. To już jest dosyć skomplikowana motywacja, ale wyjaśniam, o co tutaj tak naprawdę chodzi w tej całej grze. Jeśli może jeszcze kilka słów w odpowiedzi na pańskie pytanie, czy Unia powinna być wyłącznie tą formacją ekonomiczną. Znowu warto przypomnieć sobie, że tuż po II wojnie światowej pierwsza idea dotyczyła stworzenia Unii Politycznej. Chodziło o polityczne zjednoczenie Europy, tylko że państwa nie były do tego gotowe i przygotowane. W związku z tym twórcy Unii Europejskiej Wspólnoty postanowili zacząć od drugiego końca, wierząc, że jak się nawiąże i nasili współpracę ekonomiczną, to się zbliżą państwa do siebie politycznie i będą bardziej otwarte na współpracę w tym zakresie. Otóż oczywiście, że Unia pozostanie tym wspólnym organizmem ekonomicznym, rynkowym. W moim przekonaniu będą się umacniały te elementy wspólnoty, które się na przykład wyrażają w Unii Monetarnej. Warto byłoby, żebyśmy my, jako Polacy, zaczęli wreszcie poważną debatę na ten temat, dlatego że 20 lat temu, ja to pamiętam, w Polsce większość była gotowa przyjąć walutę euro, a dzisiaj większość nie chce tej waluty euro. Czy dlatego, że ludzie się przekonali, że euro jest złą walutą przez te 20 lat? Nie, bo w Polsce nie było uczciwej dyskusji na ten temat i ludzi nastawiono wrogo do idei oddania naszej świętej złotówki. Tak jakby Francuzi nie oddali swojego świętego franka, Włosi świętego lira, Niemcy świętej marki i tak dalej, i tak dalej. Przy całym szacunku, przy całej historii naszej symbolicznej waluty, warto sobie też uświadomić, jakie znaczenie ma przystąpienie do tej Unii Monetarnej, która będzie odgrywała coraz większą rolę w Europie, bo to będzie krąg ściślejszej integracji. Ale ostatnie doświadczenia, zarówno COVID, jak i wojna na Ukrainie, pokazują, że Unia musi pójść także w inne obszary, rozszerzać swoje kompetencje. Na pewno podzielone kompetencje w zakresie ochrony zdrowia. Pan poseł o tym wspomniał, to jest bardzo istotne, i my mamy w tym interes oczywiście, żeby popierać tę ideę, ale Unia została zmuszona przez agresywną politykę Rosji do wejścia także na obszar bezpieczeństwa tego w sensie militarnym, tradycyjnym. I Unia po raz pierwszy w historii wspomaga inne państwo w wysiłku wojennym. Nie tylko dając do budżetu pieniądze w Ukrainie, żeby państwo ukraińskie mogło funkcjonować, ale także podejmując wysiłek na przykład na temat związany ze zwiększeniem zdolności produkcji amunicji artyleryjskiej przez nasze przedsiębiorstwa, po to, żeby było co dostarczyć się nieszczęsnym Ukraińcom, żeby mogli się rzeczywiście bronić. I jeszcze jedna taka kwestia, to już i kończę, przepraszam, ale poruszył Pan wiele rzeczy. Bo wspomniał Pan o potrzebie obrony naszej suwerenności. Ja oczywiście jestem najodleglejszy od bagatelizowania tego, tylko że dyskusja na ten temat, taka potoczna, wypowiedzi rozmaitych polityków, jest oparta na fałszu. Na fałszu. Nie ma czegoś takiego jak nieograniczona suwerenność. W historii zdarzył się jeden moment, kiedy można byłoby powiedzieć tak jak ten wielki wybuch, od którego zaczął się wszechświat, prawda? W 1648 roku. Zawarcie pokoju westfalskiego. To był moment zadeklarowania idei suwerenności. I wtedy można byłoby mówić o takim momencie, kiedy był ideał suwerenności. Natomiast w momencie, kiedy państwa zaczęły wchodzić w interakcje między sobą, podpisywać umowy, traktaty itd., itd., zawsze polegało to na ograniczaniu swojej suwerenności, a ściślej na wyrzekaniu się wykorzystywania części swojej suwerenności. I ostatnie 150 lat to są dziesiątki tysięcy umów międzynarodowych, to są organizacje międzynarodowe, z których najbardziej zaawansowaną formą jest rzeczywiście Unia Europejska,
bo to jest jedyna organizacja międzynarodowa, w której organ niebędący przedstawicielskim, Komisja Europejska, ma uprawnienia, ma silne kompetencje decyzyjne. Więc wszystkie państwa na świecie w mniejszym lub większym stopniu zdecydowały się na ograniczenie suwerenności, uważając, że leży to w ich interesie. I my, wstępując do Unii Europejskiej, zrobiliśmy to samo. My przewidywaliśmy to, tworząc odpowiednie przepisy w naszej konstytucji. Brałem w tym udział. 28-29 lat temu, kiedy pracowaliśmy nad tekstem, prawda? I potem przeprowadziliśmy procedurę decyzji, zgody w bardzo szczególny sposób, żeby się społeczeństwo wypowiedziało. Żeby nie można było powiedzieć, że to jacyś tam politycy postanowili wyrzec się części tych suwerennych uprawnień na rzecz wspólnoty. I tak się to stało i w moim przekonaniu powinniśmy przyjąć po prostu do wiadomości, że nie ma dyskusji suwerenność tak czy suwerenność nie, tylko w jakim zakresie określamy to absolutne minimum, z którego nie chcemy, nie jesteśmy dzisiaj gotowi zrezygnować. Tradycyjnie uważano, że do tego absolutnego minimum należy na przykład polityka zagraniczna. Ale czy dzisiaj byśmy powiedzieli, że wzmacnianie wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej jest przeciwne naszej suwerenności i naszym interesom? Ja bym powiedział, że wprost przeciwnie. Że im silniejsza będzie wspólna polityka zagraniczna Unii, tym lepiej dla nas wszystkich. Czy kwestia właśnie polityki obronnej? Obrona, decydowanie o tym, to był zawsze elementarna część suwerenności. Czy dzisiaj wobec zagrożenia, jeżeli jeszcze za 4 miesiące od dzisiaj wygra Trump w Stanach Zjednoczonych, czy Unia Europejska nie będzie po prostu musiała, zmuszona do rozwinięcia tego wymiaru bezpieczeństwa wojskowego także? I czy wtedy będziemy mówili, nie, broń Boże, bo to jest kwestia naszej suwerenności, czy uznamy, że to jest konieczność dla nas wszystkich. Także powinniśmy do tego wszystkiego podchodzić z większą elastycznością i sobie zawsze odpowiadać na pytanie nie dogmatyczne, co leży w naszej suwerenności i czego absolutnie nie oddamy, tylko co dzisiaj w konkretnej rzeczywistości, wobec konkretnych zagrożeń, potrzeb i tak dalej, raczej powinno być wspólnotowe niż narodowe. Dlatego ja osobiście traktuję to określenie Europa ojczyzn jako taki eufemizm skrywający zupełnie inną istotę. Podział Europy na państwa narodowe. Przywrócenie stanu sprzed integracji europejskiej, co byłoby dla Europy absolutnym koszmarem. No, pozwolę się nie zgodzić z panem premierem, bo tak jak zastrzegłem, suwerenność to jest jednak taka immanentna część niepodległego bytu. Ja rozumiem kierunkowe rozważania pana premiera, ale to jest tak, że my nie wyzbywamy się i nie ograniczamy swojej suwerenności. My dajemy uprawnienia, kompetencje do zarządzania tą suwerennością w taki sposób, jaka ona jest zgodna z istotą naszego niepodległego państwa. Czyli jeśli realizujemy politykę obronną, a są założenia do Wspólnego Funduszu Obronności Unii Europejskiej, te 260 miliardów euro, które w zeszłym roku zostało wydane na zbrojenia, to kolejny wzrost wydatków, to głównie po to, abyśmy mogli rzeczywiście tego niepodległego bytu chronić. Tylko możemy go chronić w oparciu o prowadzenie wspólnej polityki. Nie trzeba wyzbywać się tej istoty niepodległości, jaką jest swoboda decydowania o tym, w jaki sposób chcemy tej suwerenności bronić. My ją bronimy cały czas tak samo, ale robimy to wspólnie z innymi, podejmujemy decyzje, stąd Europa Ojczyzn, więc jesteśmy razem w podejmowaniu decyzji, jako ten organizm, który daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Putin nie miałby żadnych zahamowań, żeby wejść do Polski, to jest żaden problem, gdybyśmy byli poza Unią Europejską. I tutaj wspólna polityka obronna ma w tym momencie znaczenie, stąd ta tarcza wschód, która daje nam gwarancję, daje nam bezpieczeństwo. To przenoszenie na Polki i Polaków kosztów wynikających z tego dramatu, jaki się dzieje za naszą wschodnią granicę. A więc przyjmowania tych milionów uchodźców. To także jest ten element, który powoduje, że my dajemy
swój osobisty często wkład w zachowanie tych wspólnych wartości. A więc wszystko, co mamy, bo możemy iść w kierunku tworzenia jakby wspólnej konstytucji. Trybunał Konstytucyjny, a wiem, bo występowałem przed nim wiele razy i chyba mam jeszcze niepobity rekord jako przedstawiciel Sejmu, bardzo wyraźnie się wypowiada w tej sprawie. Podobnie Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. Mówi o wyższości konstytucji nad prawem unijnym. My musimy stosować, będziemy stosować te ustawy, te rozporządzenia, które są rzeczywiście nam wspólnie ustalone w ramach Unii Europejskiej. Ale nie będziemy stosować tych ustaw, które są sprzeczne z polską konstytucją. Oczywiście, kończąc, naszą rolą jest to, aby szukać tych wspólnych wartości, aby tą konstytucję, o którą tak tutaj walczyliśmy, żeby ją doprowadzić do takiego, do wspólnych wartości. Więc mówiąc o Europie wspólnych ojczyzn, mówię o Europie wspólnych wartości. Wtedy kwestia tej suwerenności nie będzie problemem, jeżeli będziemy wyznawali te same racje, jeżeli będziemy tak samo chronili prawa człowieka, prawa do sądu, jeżeli tak samo będziemy chronili, a przecież to jest wartość absolutna, godność człowieka. Więc nie ma możliwości, już ostatnie zdanie, o zawieraniu sojuszu z radykalną prawicą. Bo to, co dokonywali ludzie spod znaku PiS-u i ich przystawek, nie ma nic wspólnego z ochroną godności człowieka. Z takimi ludźmi się nie rozmawia, nie zawiera się żadnych porozumień. Będziemy szukać zawsze przymierzeńcu, będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą nam na szukanie nowego znaczenia równych szans, czyli wspólnych wartości. Słowo jeszcze reakcja. Trochę spontanicznie się to rozwija, ale mówi Pan o znaczeniu konstytucji, o wyższości konstytucji także nad traktatami, zobowiązaniami europejskimi. Ja wiem, co Polski Trybunał Konstytucyjny na ten temat mówił. Uważam osobiście, że to były stanowiska, że to były orzeczenia dosyć oportunistyczne, dlatego że ja nie mówię o kwalifikacjach ludzi, którzy są w obecnym Trybunale Pani Przyłębskiej, ale w starym Trybunale byli to wybitni prawnicy i oni wiedzieli na przykład, że Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów zabrania powoływania się na prawo krajowe jako usprawiedliwienie niewykonywania zobowiązań umów międzynarodowych. W związku z tym nie można powiedzieć, przepraszamy, nasza konstytucja mówi co innego, to my nie będziemy robili tego, co jest w traktacie Unii Europejskiej zapisane. Bo my przyjęliśmy dobrowolnie ten traktat Unii Europejskiej, my go ratyfikowaliśmy, mamy teraz obowiązek go wykonywać, respektować go. I tylko jeszcze słowo, ponieważ Pan poruszył tę kwestię, użył Pan tego określenia Tarcza Wschód. Otóż ja nie wiem, z czym jest Tarcza Wschód. Ja słyszałem tylko Donalda Tuska, który powiedział, że będzie Tarcza Wschód. Potem już tylko słuchałem, przeczytałem wypowiedzi rozmaitych osób, w tym wysokiej rangi oficerów w stanie spoczynku, którzy mówili o zaporach przeciwczołgowych, o rowach przeciwczołgowych wzdłuż całej granicy, a także wspominali o polach minowych. Muszę Wam powiedzieć, że jako człowiek mieszkający o 3 km od granicy, czytałem to z przerażeniem. Dlatego, że sytuację obecną trzeba traktować z ogromną powagą, ale bez histerii. Ale bez histerii. Rosja nas nie zaatakowała głównie dlatego, że wcześniej jeszcze wstąpiliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i chociaż ja uważam, że nie wolno bagatelizować ryzyka związanego z wojną toczącą się w Ukrainie, bo nawet czasem jakby przypadkowo, albo na przykład dlatego, że Rosji nie będzie się wiodło w Ukrainie, to namówi Łukaszenkę do prowokacji na granicy z Polską, żeby skoncentrować uwagę na zupełnie innym obszarze. Więc absolutnie nie bagatelizując tego, nie wolno wzniecać w społeczeństwie strachu, żeby potem grać. PiS robił to przez lata. Najpierw się buduje strach, a potem się prezentuje jako najwybitniejszy obrońca przed tymi zagrożeniami. Ja nie wiem, czym jest Tarcza Wschód w tej chwili zapowiadana przez Donalda. Poczekajmy na szczegóły, będziemy mogli odnieść się do tego. Przyznaję bardzo otwarcie, że rząd, który bardzo popierałem i z politykami, którego przez 8 lat walczyłem z PiS-em jak mogłem, w niektórych kwestiach mnie rozczarowuje. Na przykład, gdy chodzi o prowadzenie polityki dotyczącej granicy wschodniej, bezpieczeństwa i tak dalej.
Było kilka incydentów, w trakcie których nasi żołnierze czy strażnicy graniczni zostali na przykład poranieni. Ja nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego oni podłazili do tego metalowego płotu i dawali się tam uderzać czy coś takiego na bliską odległość, ale to jest inna sprawa. Tylko że rząd postanowił wprowadzić tak zwaną strefę buforową, czyli strefę de facto znowu zamkniętą, kontrolowaną. W jaki sposób to wzmacnia bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy chroniących granicy? Jakby byśmy mieli, to jest taki absurdalny trochę argument, możliwość ustanowienia takiej strefy po białoruskiej stronie, to ja rozumiem, że to by wzmacniało bezpieczeństwo. Ale po polskiej stronie, jaki jest cel wprowadzania takiego rozwiązania? Czy czasem nie chodzi o to, żeby dziennikarze i opinia publiczna nie widzieli tego, co się dzieje na granicy, jak te wszystkie czynności są wykonywane? Więc mówię bardzo otwarcie. No, są takie sprawy, gdzie pewnie się będziemy różnili zdaniem, nie w sposób nieprzyjazny i nie w sposób niepokonywalny, tylko że potrzeba otwartej, uczciwej rozmowy na ten temat. Tak. Tutaj poruszyliśmy bardzo poważny temat, bo rzeczywiście polityka blokowania dostępu do pasa przygranicznego mediom, organizacjom pozarządowym, ale też przecież organizacjom humanitarnym, no była prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i chyba nie chcemy do tego wracać, co też podnoszą po prostu obrońcy praw człowieka. Ja bym chciał zadać pytanie trochę wokół tego, ale ono będzie i polityczne, ale też filozoficzne w pewnym sensie, bo Unia Europejska przez lata ma oczywiście ogromne, gigantyczne osiągnięcie, jeśli chodzi o dziedzinę praw człowieka. Jest najprawdopodobniej tym miejscem na świecie, w którym ten problem z prawami człowieka mamy najmniejszy, patrząc na to, co się dzieje w innych miejscach, gdzie jest kara śmierci, czy inne rzeczy, których po prostu Europa już nie stosuje. Natomiast coraz więcej osób domaga się trochę zamknięcia tej Europy, uczynienia z niej twierdzy, do której nikt nie będzie miał dostępu, a zarazem takiej polityki, w której w zasadzie jeżeli ktoś się nawet dostanie na nasze terytorium, to często jest człowiekiem drugiej kategorii i to robią też państwa poważne. Znaczy państwa takie, które w Unii Europejskiej są bardzo długo, czy są zaliczane do starej Europy, jak na przykład Dania. W wielu krajach wygrywają siły antymigranckie, która jest też zaostrzenie retoryki, w której osoby, które migrują, no często na poziomie języka pozbawia się wręcz człowieczeństwa i robią to na przykład znani dziennikarze. Ostatnio pan Dobski chyba, który nawoływał do strzelania. I to jakby się normalizuje. Więc zastanawiam się, jak Unia Europejska w dobie jednak pewnych doniesień o presji migracyjnej jest w stanie przeciwdziałać dehumanizacji osób, które szukają lepszego świata, często jakby nie uciekają przed wojną, ale po prostu migrują tutaj zarobkowo z jednej strony, ale z drugiej strony jakby zasługują na godne traktowanie. I czy tutaj po prostu jak przestrzegać konwencji, jak przestrzegać prawa? Mówi się o tym, żeby się odchodzić od konwencji międzynarodowych, żeby je wypowiadać, również w retoryce poważnych polityków. Chyba Paweł Zalewski ostatnio z Polski 2050 mówił o wypowiadaniu pewnego rodzaju konwencji. Więc jak Unia, jak politycy, tacy jak panowie europosłowie, mają stać na straży praw człowieka w Unii Europejskiej? Jeśli chodzi o zaminowanie pasa od strony białoruskiej, to myślę, że to taki adres do byłego marszałka Senatu, to prawda, spisu pana Karczewskiego, który się wypowiadał o panu Łukaszence, że to taki bardzo miły człowiek, więc zadaniujmy, ciepły, tak, ciepły człowiek, zadaniujmy go. No, rzeczywiście to byłaby nasza wielka porażka, gdybyśmy łamali prawa człowieka w sposób bezrefleksyjny. Pakt imigracyjny, który został przyjęty, też tutaj różnie głosowaliśmy w różnych dziedzinach, przestrzeniach, daje gwarancję zachowania ludzkiej godności. Znaczy mamy w tej chwili sytuację nadzwyczajną, która powoduje, że musimy stosować tak zwaną zasadę proporcjonalności. Ona mówi o tym, że ogranicza się pewne prawa tylko po to, żeby chronić te dobra wyższej wartości.
A chronimy tutaj przede wszystkim bezpieczeństwo, mówimy tutaj o zagrożeniu terroryzmem, mówimy tutaj o tym, a widzimy to gołym okiem. Przecież jeżeli Putin kupuje w Iranie szachidy, kupuje drony, to myślę, że to jest transakcja wiązana, że to jest również eksport terrorystów, eksport ekstremistów, którzy w tym momencie, kiedy ktoś się interesuje sportem, czy to wie, że mamy igrzyska we Francji, mamy Mistrzostwa Europy, a więc zjeżdża tutaj cały świat, czy zjeżdża cała Europa, to jest miejsce, gdzie rzeczywiście nasze bezpieczeństwo jest wystawione na ryzyko. Oczywiście nie można usprawiedliwiać tym podejmowania absolutnie drastycznych metod. Nie ma powrotu do tych sytuacji. Konieczność, czyli należy przywrócić możliwość, przywracamy tę możliwość zgłaszania się do placówek dyplomatycznych. A mam nadzieję, że pan Duda przestanie wreszcie blokować możliwość wymiany ambasadorów. Jeśli nie, to miejsce ambasadorów zostaną tam skierowane osoby, które będą taką funkcję pełniły faktycznie, niekoniecznie nominalnie. I osoby, które będą ubiegały się o azyl, które uciekają, bo są prześladowane, bo nawet przyczyn ekonomicznych, ale uzasadnionych również tym otoczeniem właśnie związanym z faktem, że wyznają inne wartości, muszą po prostu uciekać ze swojego kraju, że te osoby powinny być przyjmowane, powinna być, jest wdrażana szczególna procedura, jest przyjęty w nowym rozporządzeniu, są przyjęte rozwiązania, które mówią o obiegu informacji, o szybkości działania, tak żeby godność ludzka, żeby te osoby nie pozostawały w tych obozach przejściowych, miejscach odosobnienia, bo to nie są przestępcy. Ale musimy wyraźnie powiedzieć, takie są oczekiwania, że nic nie zwalnia nas od odpowiedzialności za danie gwarancji bezpieczeństwa, że w swoim kraju będziemy się czuli bezpiecznie. Nasz kraj to nie oznacza kraj tylko dla Polek i Polaków, bo udowodniliśmy, że jesteśmy tu otwarci. Otworzyliśmy się na Ukrainę, otwieramy się dla wszystkich, którzy chcą tu przyjeżdżać, chcą pracować, chcą wnosić coś bardzo pozytywnego. Jesteśmy i zawsze byliśmy, patrząc na historię Polski, byliśmy wielokulturowi. I ta wielokulturowość wzbogaca. Ona nie tylko wzbogaca w sensie duchowym, ale także materialnym, dlatego że te osoby często o wysokich kwalifikacjach dają gwarancję, że będą tu płaciły podatki, że staniemy się bardziej konkurencyjni. To, na co zwrócił uwagę pan redaktor, a więc ta retoryka, która idzie szczególnie ze strony Holandii, gdzie jest uciskiwanie w tej chwili na to, że Holendrzy stanowią już mniejszość w swoim kraju. To jest też dowód na to, co się, a właściwie potwierdzeniem tego, co wydarzyło się w Szwecji. Oczywiście, że nie są, ale prawda też jest taka, że jakby zatruwa się ludzkie umysły, często szukając w ten sposób, wywołując ten strach, i tu się zgadzamy, wywołując strach, też wywołuje się takie hasło, słuchajcie, ja wam dam gwarancję bezpieczeństwa. Jest niedobrze, ale my wiemy, jak to zrobić, jak to załatwić. Więc ta polityka strachu, która towarzyszyła Hitlerowi, towarzyszyła bolszewikom, zaczyna towarzyszyć też tej skrajnej prawicy. Nie możemy się dać wciągnąć w taką retorykę. Nikt tego rozsądny, kto szanuje ludzką godność, szanuje drugiego człowieka, robić nie będzie. Trzeba przyjąć bardzo szybkie rozwiązania, wyciągnąć nauczkę z tego, co zrobił PiS. Rzeczywiście to jest i krzywda, jaka się działa, właściwie szkoda po stronie przedsiębiorców. Oni dzisiaj wołają bardzo mocno o pomoc, nie mogą prowadzić tam działalności gospodarczej, więc trzeba wprowadzić rzeczywiście taki system, który też umożliwi bardzo szybką procedurę wizową, bo okazuje się, że tylko 20% osób, które nie otrzymały wizy, wyjeżdża do Europy. Nie wiemy, co się dzieje dalej z tymi osobami, ale musimy być bardzo wrażliwi na potrzeby. Musimy widzieć w tych ludziach potencjalnie osoby, które będą wspierały, będą wchodziły w naszą społeczność. Ta otwartość na to, żeby te osoby stanowiły dla nas też wsparcie, bo wypracują dla nas ZUS, bo starzejemy się, bo nasze dzieci wyjeżdżają za granicę, żeby potraktować tych ludzi poważnie. Przede wszystkim traktować ich jako
jako osoby, które mają prawo do godności, mają prawo do równego traktowania. To jest trudna materia. O tym, myślę, przyszły parlament będzie rozmawiał i o tym dzisiaj trzeba rozmawiać, żeby tym, którzy ucierpieli, nie działa się krzywda. W tym przypadku myślę, że mogę się w 99% zgodzić z panem, z tym, co pan powiedział. Tyle, że rzeczywistość jest trochę mniej optymistyczna, dlatego że wtedy, kiedy nacierają na naszą granicę i na naszych funkcjonariuszy zorganizowane grupy, widzieliśmy to i w telewizji, jak i w internecie. Ja znam osobiście to miejsce, bo w Puszczy Białowieskiej, bo tam wielokrotnie w przeszłości bywałem, to nie mamy do czynienia z uchodźcami, tylko mamy do czynienia rzeczywiście ze zorganizowaną grupą, z bandą, z którą należy walczyć i nie wpuścić jej na nasze terytorium. Ale jednocześnie, nie tak dawno, parę tygodni temu, mieliśmy do czynienia z ciężarną Etiopką, która najpierw dwa razy, będąc w skrajnie zaawansowanej ciąży, na parę dni przed urodzinami, została wyrzucona przez naszych funkcjonariuszy. Muszę powiedzieć, że to jest po prostu niegodziwe. Kiedy za trzecim razem się przedostała i urodziła, no to wtedy się zaopiekowano nią i niemowlęcie, ale w telewizji pokazywano tylko to, jak polscy strażnicy graniczni pomogli kobiecie, która urodziła dziecko na granicy. Ale nie zająknięto się, że najpierw ją dwa razy wyrzucono. Jeżeli widzimy właśnie także grupy kobiet z dziećmi, to należy im umożliwić przekroczenie granicy, złożenie wniosku o udzielenie im czy prawa pobytu, czy azylu, jeżeli one pochodzą na przykład z kraju ogarniętego wojną domową i tak dalej, i tak dalej. Niestety to wymaga korekty. Nie powinniśmy tego akceptować w naszym kraju. Natomiast skorzystam z tej okazji, żeby powiedzieć tak. Pakt migracyjny, który też wywołał tyle kontrowersji, między innymi dlatego, że znowu był kłamliwie przedstawiany. Ten pakt zawiera przede wszystkim uproszczenia procedury, także przy podejmowaniu decyzji o deportacji, o deportowaniu. Przewiduje też ten mechanizm solidarnościowej relokacji, ale Polska, ze względu na uchodźców z Ukrainy, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że ta sytuacja będzie trwała latami, niezależnie od tego, kiedy się skończy wojna, bo wielu Ukraińców nie będzie miało gdzie wracać, bo ich miast i ich domów nie będzie. Ta sytuacja w Polsce będzie się utrzymywała przez długi czas i w związku z tym Polska nie będzie krajem, do którego będą relokowani jacykolwiek uchodźcy z innych państw Unii Europejskiej. Więc strachy na lachy w tym przypadku, tak. Ale my nie będziemy płacili też za to, dlatego że nie będzie można do nas przesyłać tych ludzi. Wprost przeciwnie, w moim przekonaniu Polska dzięki paktowi migracyjnemu zyskuje podstawę do domagania się solidarności ze strony wszystkich pozostałych państw unijnych. I tylko jedna taka uwaga, trudno jest oczywiście rozwinąć dyskusję na ten temat. Musimy uświadomić sobie, jaka gigantyczna fala tsunami migracyjnego zagraża Europie i nadciągnie na Europę, nieuchronnie. Trzeba po prostu popatrzeć na demografię wokół Europy, na tempo wzrostu ludności na przykład w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Proszę Państwa, jeszcze 15-20 lat temu w takich krajach jak Nigeria wskaźnik śmiertelności niemowląt, a więc dzieci do pierwszego roku życia, sięgał 70-80%. 700-800 dzieci urodzonych umierało przed osiągnięciem pierwszego roku życia. Wraz z pewną poprawą sytuacji gospodarczej i rozwinięciem opieki medycznej i możliwością korzystania z lekarstw i tak dalej, spadł na przykład do 20-30%. To jest nadal koszmar. To jest nadal koszmar. Dlatego, że w krajach wysoko rozwiniętych, już teraz szczęśliwie też w Polsce, to są 2-3 przypadki na 1000 urodzeń, a tam jest nadal 200-300, ale to jest o 500 mniej niż było. A w tych społeczeństwach, ze względów kulturowych, tradycyjnych i tak dalej, wielodzietność jest, że tak powiem, w modzie. W związku z tym, że przeżywa 3 razy więcej niż do tej pory noworodków, tempo wzrostu liczby ludności jest kolosalne. Jednocześnie, jak wiemy, między innymi zmiany klimatyczne sprawiają, że kolejne obszary przestają być jakby zamieszkiwalne. Ludzie stamtąd już dzisiaj uciekają, bo nie da się żyć. Jeżeli temperatura, jak ostatnio
w niektórych krajach, na przykład w Bangladeszu czy w Pakistanie, przekracza 50 stopni w cieniu, to tam się nie da żyć. Chyba że kraje raptem staną się bogate i wszyscy będą siedzieli w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ale tak nie będzie. W związku z tym będzie rosła presja migracyjna na Europę. I to jest rzecz bardzo ważna w tej chwili, żeby opracować koncepcję mądrą, dalekowzroczną. Hamowania tego. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, to jest możliwe przez udzielanie mądrej pomocy krajom, z których ci ludzie uciekają czy chcą uciekać. Dzisiaj Europa działa w taki sposób, że płacimy Erdoganowi miliardy za powstrzymywanie Syryjczyków, co nie rozwiązuje w żaden sposób problemu Syryjczyków. Erdogan ma te pieniądze, ale nie Syryjczycy. Oni nie mają żadnego powodu do powracania do Syrii. Oni nadal bardzo by chcieli dostać się do Europy. Pieniądze i zachęty muszą trafiać tam. I powiem jeszcze jedną rzecz bardzo kontrowersyjną, ale ja osobiście uważam, że o poważnych sprawach trzeba mówić poważnie, otwarcie. Otóż szansa w zatrzymaniu dużej części tej ludności szybko rozwijającej się, rosnącej w krajach sąsiedztwa, zwłaszcza na południu, leży w wytwarzaniu, rozwijaniu takich gałęzi produkcji, które są pracochłonne i wymagają pracy żywej, ludzkiej. Taką elementarną, podstawową gałęzią może być, nie musi już być dzisiaj przy współczesnej technologii, ale może być nadal rolnictwo. Ale w związku z tym trzeba byłoby wesprzeć rozwój rolnictwa w tamtych krajach po to, żeby ono wchłaniało dużą część ludności. Tylko co to oznacza? To oznacza oczywiście wojnę z rolnikami w Europie. Konieczność zmiany wspólnej polityki rolnej. Dlatego, że jeżeli świat zacznie wytwarzać znacznie więcej żywności, to będzie można tę żywność oni eksportować, my importować do Europy. I to jest gigantyczny problem społeczny i polityczny. Także rzeczywiście mamy do czynienia z tykającą bombą i tę bombę trzeba próbować rozbrać przez mądre, racjonalne, uczciwe dyskusje, także w Parlamencie Europejskim. Tak, weszliśmy na bardzo poważny temat. Mi się wydaje, że temat Chin był poniekąd, które są bardzo aktywne, jeśli chodzi o sprzedaż na przykład żywności, często bardzo złej jakości do Afryki, która już w zasadzie nie spełnia żadnych standardów, więc ten kierunek po prostu wzmacniania rolnictwa tam wydaje się bardzo, bardzo ciekawy. Skoro już weszliśmy na temat klimatu, ale też komunikacji, tego jak Unia Europejska komunikuje rzeczy, czy jak politycy, którzy są demokratami, którzy są proeuropejscy, radzą sobie w dialogu ze społeczeństwem. Chciałbym poruszyć temat z jednej strony Zielonego Nowego Ładu, ale też szerzej transformacji energetycznej i dostosowania Europy do wyzwań związanych po prostu z polityką klimatyczną, bo w wielu aspektach myślę, że możemy się co do tego zgodzić. Rozwiązania zapisane w Zielonym Nowym Ładzie są dobre dla konsumentów chociażby, ponieważ po prostu otrzymamy żywność, która nie będzie z tymi nawozami sztucznymi, prawda, których już się nie powinno stosować. Otrzymujemy spowolnienie, jakby katastrofy klimatycznej są w dłuższej perspektywie, będzie po prostu nieuniknione. Otrzymujemy też szereg inwestycji związanych chociażby ze zrównoważonym transportem, z koleją, a jednocześnie przez Europę przeznaczają się protesty nie tylko przeciwko Zielonemu Nowemu Ładowi, w czym przodują rolnicy, ale też szerzej przeciwko jakiejkolwiek polityce klimatycznej. Słyszymy od ludzi niby poważnych typu marszałek Bosak, że Polska węglem stoi i że bez niego sobie nie poradzimy. No, komunikowanie się w sprawie klimatu jest chyba w ogóle trudna sprawa. Myślę, że niewielu robi to w sposób ciekawy, skuteczny. Chciałem panu zapytać, jak przekonywać Europejczyków, Polki, Polaków również do takiej polityki klimatycznej, która będzie służyła nie tylko Europie, ale też naszej planecie. I jakie jest panu zdanie, jeśli chodzi o politykę klimatyczną? Czy powinno być odważnie, czy powinno być jednak bardziej powoli, z uwzględnieniem chociażby kwestii. Tak. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że zmiany klimatyczne następują. I to nie dlatego, że tam na przykład maj był gorący, czy kwiecień był gorący, tylko przecież badania już w tej chwili w milionach miejsc na świecie, systematycznie prowadzone od długiego czasu, ewidentnie to potwierdzają.
I musi być skutek tego, że mamy w atmosferze najwyższe nasycenie gazem cieplarnianym, jakim jest dwutlenek węgla, od setek tysięcy lat. I to nie są zmiany przypadkowe, to nie są zmiany przypominające to, co się w historii Ziemi zdarzało, że temperatura wahała się, bo były tysiąclecia cieplejsze, zimniejsze i tak dalej. To są zmiany wywołane przez człowieka, przez gigantyczną emisję gazów cieplarnianych, przy czym ta emisja pobudza rzeczywiście naturalne zjawiska, które by nie zaistniały bez tego ocieplenia. Mianowicie zaczyna rozmarzać tak zwana wieczna zmarznina na Syberii i w Kanadzie, a tam jest uwięziony metan. Metan jest czterokrotnie bardziej skutecznym, jakby chodzi o ocieplanie, gazem od dwutlenku węgla. I potworne ilości metanu zaczynają się wyzwalać. Ten proces się pogłębi przez wyzwalanie metanu uwięzionego z kolei na dnie mórz i oceanów w wyniku ocieplania wody w morzach i oceanach. To jest perspektywa samobójstwa ludzkości. Jeżeli ktoś to rozumie i czuje się człowiekiem odpowiedzialnym za przyszłe pokolenia, to nie może tego zbagatelizować. W związku z tym przeciwdziałanie zmianom, ograniczenie tempa wzrostu średniej temperatury należy uznać za piekielnie ważne. Jak to osiągnąć? Między innymi przez rozwój odnawialnych źródeł energii, bo one nie emitują, nie są związane z emisją gazów cieplarnianych. Dlatego też wszystko, co powstrzymuje rozwój, jest błędem. To, że w Polsce zapisu wprowadzono, prawda, te nowe odległości do budowy elektrowni wiatrowych, dziesięciokrotność wysokości tego masztu, a teraz te maszty czasem mają 120-150 metrów wysokości, to był absolutny błąd, bo w Polsce coraz trudniej jest znaleźć miejsca, które spełniały ten warunek i można było postawić tam elektrownię wiatrową. To trzeba, uwzględniając oczywiście także interesy mieszkańców, interesy ludzi. No przyznaję, nie chciałbym, żeby taki masz stanął w moim ogrodzie. Nie chciałbym, żeby stanął 20 metrów od mojego domu. Ale jeżeli by miał stanąć 100 czy 150 metrów od mojego domu, to proszę bardzo. To już byłoby stosowne. Więc jestem za tym. To oczywiście oznacza konieczność odpowiedzi na pytanie, co z tradycyjnymi źródłami energii, czyli z węglowodorami. W tym przypadku z węglem. Tak, ta Polska z węglem stoi. Pamiętam jeszcze, jak w Katowicach był Światowy Kongres Klimatyczny i pan Duda chwalił się, że mamy zasoby węgla na 200 lat. Że jeszcze przez 200 lat możemy wydobywać węgiel. Była dobra wiadomość dla tych 10 tysięcy ludzi z całego świata, którzy przyjechali, żeby dyskutować o tym, jak ograniczyć tempo wzrostu temperatury na świecie. Mamy oczywiście do czynienia z nieodpowiedzialnymi, niemądrymi politykami, którzy podbechtują, którzy też wyznają taką teorię, że to są bzdury z tym ociepleniem klimatu i tak dalej. No i mamy problemy z górnikami. Górnicy zawsze byli nieźle zorganizowaną i hałaśliwą grupą społeczno-zawodową. Tylko chcę Państwu powiedzieć, że 30 lat temu w górnictwie zatrudnianych było 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jak byłem premierem, zaczęliśmy realizowanie takiego programu restrukturyzacji i modernizacji górnictwa i wraz z ówczesnym wiceministrem przemysłu Markowskim myśmy w tamtym czasie zamknęli chyba 17 kopalń, które były albo niebezpieczne, bo wysoce metanowe, albo totalnie nierentowne. Ale nie lekceważyliśmy ludzi. My szukaliśmy rozwiązań dla tych ludzi, którzy tracili pracę. Z jednej strony młodszych gotowi byliśmy przenosić do innych kopalń. Starszym oferowaliśmy przejście na wcześniejszą emeryturę, żeby mieli źródło dochodu. Mój rząd podjął wtedy też decyzję o stworzeniu tak zwanej specjalnej strefy ekonomicznej w Gliwicach. Była pierwszą w Polsce po to, żeby przez przywileje podatkowe ściągnąć inwestorów, żeby tworzyli miejsca pracy i żeby była alternatywa na miejscu dla synów i wnuków dzisiejszych czy dawnych górników, żeby nie byli skazani na robienie tego samego, co robił ojciec i dziadek. W moim przekonaniu trzeba w tym kierunku iść. To wymaga oczywiście rozmowy, to wymaga dialogu. Moje osobiste doświadczenie wskazuje na to, że chociaż oczywiście związków zawodowych w górnictwie ominąć nie można, bo nawet prawo tego wymaga, ale związkowcy w górnictwie to są najgorsi partnerzy do poważnej rozmowy o przyszłości górnictwa. To są urzędnicy związkowi,
którzy cieszą się ze swojej nieusuwalności gwarantowanej przez prawo, są finansowani znowu na skutek takich, a nie innych regulacji prawnych przez przedsiębiorstwo i im się żyje bardzo wygodnie. Oni nie muszą jechać na dół, narażać swojego zdrowia i życia i kopać węgla, a zarabiają tak samo jak górnicy dołowi. W związku z tym, że ich pominąć nie można, trzeba byłoby rozmawiać ze wszystkimi górnikami i mieć ofertę dla wszystkich górników. I też nie ofertę taką, że za rok zamkniemy wszystkie kopalnie, tylko jednak pokazującą perspektywę, że na przestrzeni kolejnych 15 czy 20 lat będziemy odchodzili od węgla i jeżeli zdołamy zbudować odpowiedni potencjał alternatywnych źródeł energii. Ale w tym kierunku trzeba iść. Nieprzypadkowo Krajowy Program Plan Odbudowy przewiduje, że prawie połowa środków ma iść na ochronę środowiska, na przeciwdziałanie skutkom tego efektu cieplarnianego. To jest priorytet, wszyscy się zgadzamy. Pytanie, jak do tego dojść? Oczywiście ten problem syndykalizmu związkowego, o którym pan premier wspominał, on zaczyna powoli wygaszać. Wiem, mam żonę ze Śląska, szwagier był górnikiem, skorzystał z tego programu, dziękuję panie premierze. Tam rejon Gliwic, Rybnika bardzo dobrze się rozwija i alternatywa pracy dla tych osób, które związane były przez pokolenia z tym sektorem gospodarki, tych osób rzeczywiście ubywa. To, co trzeba zrobić, to tak zwana dekarbonizacja. To jest najważniejsze wyzwanie. Te pieniądze, które po wygranych przez nasze środowiska wspólnie w wyborach, przyszły jako pierwsze, to w dużej części, mówię o tej kwocie 23 miliardów, ale też i 5 miliardów, które były zaraz na początku, to są środki, które mają w pierwszej kolejności pójść na budowę sieci energetycznych. Znaczy to, co zrobił rząd PiS-u, ustanawiając przeszkody dla budowy odnawialnych źródeł energii, blokując, a właściwie nie robiąc nic, jeśli chodzi o budowę infrastruktury. Czy państwo wiecie, że za prawa emisyjne rząd PiS-u pobrał 30 miliardów? Nie ma nic z tych pieniędzy. Znaczy, powiem, że prawdopodobnie nic nie poszło na to, na co miało pójść. A miało pójść przede wszystkim na tworzenie sieci. Jak łatwo można byłoby to połączyć z prosumentami, jak łatwo można byłoby to połączyć z wytwórcami energii, którzy byliby i są alternatywą bardzo wyraźną, mocną, mam na myśli też panele fotowoltaniczne. Pieniądze, które mogły pójść na budowę magazynów energii, też można było to robić. W tej drugiej transzy te pieniądze na to są, budowa wiatraków, które mają być posadowione na Bałtyku. A więc szukamy tych rozwiązań. Program Czyste Powietrze to także dekarbonizacja, bo przecież my w tym momencie inwestujemy w odnawialne źródła energii, dajemy alternatywę dla kopciuchów, więc wymiana tych pieców. No po to nam Unia jest potrzebna, po to jest potrzebna debata na temat ochrony środowiska jako takiego drugiego filaru, bo on nie jest wydzielony, też jest tutaj wspólna polityka prowadzona, ale z uwzględnieniem oczywiście zachowania uprawnień krajów, które implementują te przepisy, żebyśmy mogli przeciwdziałać również efektom związanym z chorobami nowotworowymi. Państwo wiecie, że w ciągu roku z powodu raka umiera cała Estonia. Nie, że już nie będzie zaraz, tylko tylu ludzi umiera. Milion 300 tysięcy ludzi umiera na raka. W Polsce 500 tysięcy. To także jest efekt braku inwestycji w ochronę środowiska. To, co proponujemy, to o czym rozmawiamy wspólnie w parlamencie, to oczywiście bardzo racjonalny sposób dojścia, tylko my musimy nadrabiać w tej chwili te zaległości. A więc budowa, również inwestycje i tutaj bardzo mocna, trwająca od momentu, kiedy jeszcze się pojawił ten pomysł na Żarnowiec, potem Żarnowiec 2, kiedy wróciliśmy do tego już w demokratycznej Polsce, a więc budowa również małych elektrowni atomowych. I tu podam państwu przykład, jak moglibyśmy mieć taką elektrownię atomową dosyć szybko.
Polityka PiS-u doprowadziła do tego, że zostaliśmy skłóceni z całą Europą. Te słynne głosowania 27 do 1 spowodowały, tak, to było nasze zwycięstwo oczywiście, tylko że myśmy mieli jeden punkt, oni 27. Więc hipokryzja, zakłamywanie, ale obraziliśmy się i nie braliśmy pieniędzy z Unii. No bo rzeczywiście jest rozporządzenie, które bardzo wyraźnie łączy kwestię przestrzegania praworządności, czyli tego, żebyśmy wszyscy, jak my siedzimy, byli równi wobec prawa, spowodowało, że te pieniądze leżały tam w Unii. Bo myśmy się na to zgodzili, jak zwrócił na to uwagę pan premier, tak? Zgodziliśmy się, podpisując traktat, zobowiązując się do przestrzegania praworządności. Gdybyśmy wzięli te pieniądze, to patrząc na siłę nabywczą tych pieniędzy, mielibyśmy 30 miliardów złotych do przodu. 30 miliardów utraciliśmy tylko z tego tytułu, że nie wzięliśmy tych pieniędzy na czas. A jeszcze, bo taka utrata wartości złotego. Czyli moglibyśmy zrobić już połowę elektrowni atomowej. Moglibyśmy to już po prostu zacząć robić, wdrażać. Więc sposobu na to, żeby uciec przed tym kryzysem klimatycznym, to świadomość ekologiczna. Oczywiście musimy grać twardo. Nie możemy być tylko jedną zieloną wyspą i też musimy patrzeć na nasze narodowe interesy. To znaczy, jeżeli my mamy i tak bardzo niskie normy pestycydów stosowane, to mówienie, że trzeba obniżyć o połowę, oznacza, że Holendrzy będą wysypywali 10 wiader, tak, po obniżeniu o 50%, ale my będziemy mogli już tylko rzucić 50 wiader pestycydów. Nie chodzi o wiadra, chodzi o efektywność, o produkcję. Wojna na Ukrainie spowodowała, że żywność podrożała. I przyjmowanie takie bezkrytyczne, bez uwzględniania sytuacji w danym kraju, tych rozwiązań powoduje, że podrożylibyśmy naszą produkcję, stalibyśmy się mniej konkurencyjni w stosunku do wytwórców w innych państwach, którzy nie mają tak wyśrubowanych norm. Mało tego, ziemie polskie mają niestety niską klasowość, więc my wymagamy rzeczywiście większych nakładów. Stąd, jeśli mówimy o tym temacie, nie możemy zapominać o prawie do pracy tych ludzi, którzy gdzieś tam pracują. Musimy znaleźć dla nich inne rozwiązania, ale musimy też pamiętać o innych grupach społecznych i bardzo mocno inwestować w źródła odnawialne i tutaj na pewno się zgadzamy, to jest priorytet w kolejnej perspektywie, a prezydencja Polski od stycznia przyszłego roku da nam szansę lepszego pilnowania naszych spraw. Tak, no ja wiem, że panowie będziecie działać na rzecz tego, żeby ta transformacja była sprawiedliwa i widziała człowieka po prostu, gdzieś tam na końcu, ale też widziała przyrodę, no i żeby koszty jej były rozłożone, no bo nie chodzi o to, żeby zapłacili najsłabsi. Myślę, że ma kto płacić. Są różnego rodzaju pomysły, niektóre odważne, jak na przykład zakaz prywatnych odrzutowców, czy po prostu wysokie opodatkowanie korzystania z nich, ale takie rzeczy to są dyskutowane na poziomie Unii Europejskiej. Czy ostatnie postulaty grupy, która jest dość kontrowersyjna, przyznaję, ale rzeczywiście jest kontrowersyjna, bo próbuje zwrócić uwagę na istotny problem, czy po prostu przeniesienie pieniędzy z inwestycji drogowych, które służą jakby indywidualnym potrzebom, na kolej, która mogłaby służyć wszystkim Europejczykom i po prostu sprawiać, że będziemy w łatwy sposób od stolicy do stolicy się przemieścić i nie kolej dużych prędkości tylko, która jest droga, ale również kolej dostępna dla każdego. Ja wierzę, że kiedyś tak jak Niemcy zrobiły bilet po prostu za 9 euro jako inicjatywę popularyzującą na okres wakacji, tak może kiedyś doczekamy się biletu za 100, 200 euro, gdzie będziemy mogli podróżować po Europie po prostu koleją przez jakąś ilość połączeń i myślę, że to byłoby też szansa na przekonanie ludzi do tego, że inwestycje proklimatyczne mogą być też dla ludzi i po prostu im służyć i odpowiadać im potrzebom. A teraz będzie jedno z takich ostatnich poważnych pytań, bo za chwilę sobie przejdziemy do kuchni, ale Unia Europejska wydaje się, że przez lata miała problem z takim legitymizacją ludzi, ze zrozumieniem tak naprawdę czym się zajmuje i wielu dawał diagnozę, że wynikało to po prostu z niewielkiej demokratyczności tej instytucji, w tym sensie, że okej, mieliśmy Parlament Europejski, którego wybierali obywatele, obywatelki Unii Europejskiej, ale też robili to niechętnie, bo głosowało czasem na przykład w Polsce 25,
40% osób w ostatnich wyborach, rekord 45, ale to naprawdę był ewenement, może byli dobrzy kandydaci albo ciekawa kampania. Natomiast ta frekwencja była bardzo, bardzo niska. Inicjatywy takie jak Europejska Inicjatywa Obywatelska, czyli może dla Państwu trwa wiedzy, inicjatywa Milion Obywateli Unii Europejskiej zbiera podpisy i przychodzi ze swoim projektem zmiany prawa do Komisji Europejskiej. No, kończyły się chyba niespecjalnie sukcesami, w sensie nie przełożyły się na realne zmiany prawa. Więc ludzie mieli ten wpływ na Unię Europejską stosunkowo mały. Chciałem zapytać o traktaty, bo teraz wiem, że trwa dyskusja nad nowymi traktatami Unii Europejskiej. Parlament Europejski przyjął zmiany traktatowe i tam są też rzeczy związane z demokratyzacją Unii Europejskiej. Chciałem panów zapytać, w tym dotyczące referendów, na przykład referendum paneuropejskiego. Chciałem zapytać, jak panowie sobie wyobrażają, w jakim kierunku ta Unia Europejska zmierza, jeżeli te traktaty zostaną przyjęte? No i może takie pytanie dodatkowe, pomocnicze, o co moglibyśmy zapytać w pierwszym paneuropejskim referendum? Parlament Europejski oczywiście nie zmienił traktatów. Parlament Europejski nie ma takich kompetencji. Parlament Europejski w swojej rezolucji, nawiasem mówiąc, wyjątkowej, gdy chodzi o sposób jej przygotowania, bo ta rezolucja miała 5 sprawozdawców z 5 głównych grup politycznych. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Najwyżej bywało 2 sprawodawców w jakiejś sprawie, a w 95% przypadków jest 1 sprawozdawca. Tutaj zrobiono to tak w bardzo takim szerokim zakresie. Tam po roku pracy w Komisji Konstytucyjnej, w której też byłem członkiem, zawarto szereg sugestii, które należałoby zdaniem większości parlamentarnej poddać dyskusji. To była zachęta do tego, żeby państwa członkowskie, korzystając z procedury przewidzianej w Traktacie Unii Europejskiej, zdecydowały się na zwołanie tak zwanego Konwentu Europejskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie ewentualnych zmian traktatowych, które później są przedmiotem pracy konferencji międzyrządowej. I jeżeli państwa dojdą do zgody pełnej, no to uchwalają jakieś tam zmiany, które podlegają później ratyfikacji znowu przez wszystkie państwa członkowskie. Ja miałem okazję uczestniczyć w całej takiej procedurze 20 lat temu, wtedy kiedy pracowano nad tak zwanym traktatem ustanawiającym konstytucję dla Europy, przygotowany przez Konwent Europejski, kierowany przez byłego prezydenta Francji Valéry'ego Giscard d'Estaing. Ale jak raz w jego ojczyźnie, we Francji i w Holandii odrzucono w referendach tę konstytucję, w cudzysłowie europejską, którą opracowaliśmy wtedy. Wśród tych propozycji parlamentu jest bardzo wiele rozmaitych. Jest też mowa o referendum. I teraz proszę pozwolić mi na taką informację. Tego w Polsce praktycznie nikt nie wie. Na początku kadencji 5 lat temu zacząłem różnym ludziom w parlamencie zawracać głowę propozycją organizowania z inicjatywy Parlamentu Europejskiego referendów konsultatywnych w całej Europie. A chodziło o to, żeby pytać ludzi o ich zdanie w takiej lub innej sprawie. Podkreślałem wyraźnie, że one nie mają mieć charakteru stanowiącego, wiążącego, ponieważ ja osobiście jestem przekonany, że za naszego życia państwa członkowskie nie zgodzą się na stanowiące referenda, ale przede wszystkim to wymaga zmiany traktatowej, a ich referendów, o których ja mówię, nie wymagałoby zmian traktatowych. Ponieważ w trakcie pracy tak zwanej konferencji dla przyszłości Europy pojawił się postulat referendów, i to wiążących, stanowiących w skali europejskiej, ja przestałem mówić o referendach konsultatywnych, zacząłem mówić o konsultacjach ogólnoeuropejskich. I byłem współtwórcą takiego raportu na temat stanu demokracji europejskiej, parlamentaryzmu i obywatelstwa europejskiego. I jesienią ubiegłego roku głosowaliśmy. Nie wiem, czy pan już wtedy brał w tym udział, czy nie. I mnie się udało w toku prac nad tą rezolucją wprowadzić taki punkt o inicjowanych przez Parlament Europejski konsultacjach paneuropejskich. I to jest w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Parę miesięcy temu poprosiłem o rozmowę panią Metsolę, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, ponieważ ja sobie zdawałem doskonale sprawę, że chociaż wszyscy posłowie głosowali nad tym, ale w tej rezolucji było 150 pomysłów i przypuszczam, że nie więcej niż 2 czy 3% zauważyło konsultacje europejskie. Miałem rację, bo przewodnicząca też nie zauważyła tego, że zaproponowałem i że parlament przyjął propozycję, żeby to Parlament Europejski inicjował tego typu konsultacje.
I ona zareagowała entuzjastycznie, mówiąc, że spróbujmy to zrobić jeszcze przed wyborami. No jak się okazuje, nie udało się zrobić tego przed wyborami, ale parlament sam siebie w tym przypadku, nie naruszając traktatów, wyposażył w tego typu kompetencje. W związku z tym może to robić. Moim zdaniem byłoby to bardzo ważne dla stosunku Europejczyków do właśnie poziomu demokratyzmu instytucji europejskich. Bo ludzie byliby pytani nie tylko w trakcie spotkań przed wyborami, ale w ciągu całej kadencji. I to byłyby konsultacje robione online, przez internet, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. To jest możliwe. Rozmawiałem z kolei z przedstawicielami rządu estońskiego, bo w Estonii wybory są organizowane przez internet i oni mają opracowane systemy zagwarantowania, że te wybory są uczciwe, głosowanie jest uczciwe. I można byłoby robić tego typu konsultacje, adresując pytanie do 300 milionów dorosłych obywateli Europy. Jeżeli by ludzie widzieli, że są pytani, jeżeli nie zawsze, ale od czasu do czasu zdanie większości wyrażone w takich konsultacjach zostałoby uwzględnione przez instytucje europejskie, to ludzie by zobaczyli, że mają wpływ. Mówiąc szczerze, bardziej w to wierzę niż w inicjatywę obywatelską, bo inicjatywa obywatelska zmusza do rozpatrzenia, ale nie zmusza do niczego więcej. A wynik głosowania, w którym by wzięły udział nie milion podpisujących się pod inicjatywą, tylko dziesiątki milionów, a może ponad 100 milionów z czasem, to byłby wynik o potwornym mandacie politycznym. Nie można byłoby tego z powodów politycznych zrezygnować, tego deprecjonować. Więc są takie możliwości i przyszły parlament, jeśli będzie Metsola, jeśli jej ktoś przypomni o tym, będzie mógł już to zrobić. Ja przyłączam się do tego aplauzu, bo rzeczywiście jestem także zwolennikiem poszerzenia tej demokracji bezpośredniej. Rzeczywiście, jeśli chodzi o inicjatywy obywatelskie, to mamy bodaj 7 tylko skutecznych takich przeprowadzonych i większość z nich, tam gdzie te grupy inicjatywne się pojawiły, też trzeba pamiętać o tym, że to muszą być przedstawiciele z 7 państw w tej chwili. Polska powinna zebrać minimum 38 czy prawie około 40 tysięcy głosów, bo to też są takie ilości wskazane. Więc to rzeczywiście nie zdaje za bardzo egzaminu. Najczęściej kończy się to sukcesem w sytuacji, kiedy mówimy o ochronie zwierząt, a więc ostatnio chociażby rozwiązania dotyczące zakazu, koniec chowu klatkowego, a więc ochrona zwierząt, zakaz wiwisekcji. W tej sferze ta nasza wrażliwość rzeczywiście się zaczyna pojawiać. Konsultacje z Komisją Europejską, bo to druga taka możliwość, gdzie podmioty publiczne, ale osoby prywatne, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia mogą brać udział. No, ona też się odbywa w dwóch procedurach. Przyznam, że przynajmniej jedna z nich jest mało transparentna. Nie zawsze Komisja Europejska, w zależności od trybu, ma obowiązek ujawniać, bo niektóre są anonimowe, ale też nie zawsze ujawnia te stanowiska, które tam są zawarte. Szczerze mówiąc, jestem oburzony, bo to jest właśnie wsłuchanie się w głos obywateli. Znaczy, oczywiście następuje zawsze ustalanie, czy my rozmawiamy z onucami Putina, przepraszam za to wyrażenie, czy mówimy o osobach, które są finansowane przez inne państwa, inne grupy przeciwne integracji europejskiej, przeciwne tym ochronie wartości, jaką ma Unia, czyli ochronie człowieka, jego godności, ale wprowadzenie tej formuły konsultacji z Komisją Europejską powinno odbywać się jawnie, z zastrzeżeniem wpisu do rejestru takiej przejrzystości, to się tak chyba tłumaczy z angielskiego. Więc każdy, kto bierze udział w takiej konsultacji z Komisją Europejską, to jest organem, który jest upoważniony też do tworzenia tego prawa unijnego, z którym się ustala Parlament Europejski w ramach trilogu, również ustala te przepisy, powinien jednak być bardziej transparentny. Komisja powinna jednak pokazywać, jakie jest stanowisko określonych środowisk i grup. To zagwarantowałoby oczywiście większy przegląd. Jest to pewnie problem techniczny i rozwiązanie, które zaproponował pan premier, jest rozwiązaniem dobrym. Ono oczywiście nie jest stanowiące. Ono mówi tylko o pewnych poglądach, które
się pojawiły w Europie. Jak rozwiązać konkretne problemy migracji, zagrożeń właśnie klimatycznych, kwestie bezpieczeństwa. O to powinniśmy i możemy pytać. I też jesteśmy jako Polacy w miarę skuteczni, bo ostatnio 3 petycje, a musimy pamiętać, że w Parlamencie Europejskim taka komisja funkcjonuje. Każdy ma prawo złożyć petycję do takiej komisji. Oczywiście mówię o komisji działającej w ramach Parlamentu Europejskiego. Problem jest tylko taki, że to od Komisji Europejskiej, od innych, od tych ciał politycznych, no głównie zależy kwestia, czy decyzja, czy podejmiemy taką tematykę. Ale udało się to zrobić w wielu przypadkach. Przypomnę takie rozwiązania, kiedy mieliśmy okres COVID-u, kiedy ograniczano możliwość funkcjonowania aptekom. Nie chcę być tu posądzony o lobbying, ale one często nam ratowały życie, bo tam można było szczepić się na COVID. Jedna z tych 3 rzeczy dotyczyła bardzo ważnej sprawy. To jest tego koszmarnego, porażającego, zawstydzającego nas wszystkich spektaklu, jakim jest okradanie Polski. Mam na myśli dzielenia pieniędzy z programu. Okazuje się, że łódzkie grupy lokalne zostały pozbawione możliwości aplikowania o środki. Tam był znany może Państwu pan Telus, który tak się chwalił, że zrobi porządek ze wszystkimi, tak. I on był założycielem jednej z tych grup, która tam również aplikowała i skutecznie to się prawdopodobnie dla tej grupy zakończyło, ale okazało się, że według sobie tylko znanych kryteriów, a jak dobrze wiemy, dla PiS-u to wystarczyło, że firma, fundacja, stowarzyszenie założone w garażu albo gdzieś na zapleczu czyjegoś tam mieszkanka funkcjonowała jeden dzień i dostawała 150, 90 milionów. Więc ta petycja odniosła skutek pozytywny. Była sygnalizacja, bo to są tak zwane miękkie środki, które może Parlament Europejski, Komisja, przede wszystkim Komisja stosować. I te środki były w ramach podziału pieniędzy dla państwa, dla takich jak właśnie Akcja Demokracja, jak obywatele GW, które podpadli wówczas, bo to był rok jeszcze przed wyborami. Byliście, nie ma szans, żebyście funkcjonowali, tak, przy takim niejasnych kryteriach. I interwencja właśnie poprzez tą petycję ze strony Komisji Europejskiej spowodowała, że akurat ten konkurs był bardzo transparentny i otrzymały środki te grupy, które działały od kilkunastu lat z prawdziwym dorobkiem. Ale to rzeczywiście było takie jedno jedyne zdarzenie. Więc możliwości są, musimy o tym rozmawiać i ten efekt edukacyjny, profesjonalny, o którym pan redaktor tutaj mówił przed chwilą, jeśli mogę tak użyć tego słowa, tak, redaktor, polega na tym, żebyśmy uwierzyli w siebie, że możemy złożyć i poprzez petycje, poprzez te środki próbować oddziaływać na nasze sprawy, żeby nasze małe ojczyzny również były traktowane w sposób transparentny, równy, bo tak u zarania Europy to obieca. Ja tylko powiem tak trochę gwoli sprostowania, że Akcja Demokracja póki co nie aplikowała o środki rządowe ani samorządowe w zasadzie, ponieważ no, my chcemy być niezależni, a to jest zawsze jakieś ryzyko uwikłania się. Wiemy, że konkursy często są niezależne oczywiście, ale chcemy być finansowani po prostu z płat pojedynczych osób najczęściej lub z jakichś grantów niezależnych organizacji, które nie są związane bezpośrednio z władzą polityczną, więc tylko w kontekście tego, żeby nie było wrażenia, że my moglibyśmy w takim konkursie startować, bo byśmy i tak nie wystartowali, ale jest wiele wspaniałych organizacji, które na pewno wystartowałoby i prowadziłoby świetną działalność, a szkoda, że pieniądze poszły do tych, którzy akurat mają polityczne koneksje i ja za chwilkę będę chciał oddać Państwu głos, bo Państwo już długo czekają, ale nim to zrobię, zadam jeszcze pierwsze pytanie z kuchni politycznej i może do niej jeszcze wrócimy, bo chciałem zapytać Panów o to, jaki powinien być dobry europoseł. Róża Thun, koleżanka z innej listy, która też startuje z
wspominała, że bez języków nie ma co się do Europarlamentu wybierać. Czy tak jest w rzeczywistości? Bo może można sobie bez tych języków poradzić, może można po prostu iść robić rejtana, walczyć o polskie sprawy w ojczystym języku, może to wystarczy, czy jednak nie? Czy ta kompetencja jest rzeczywiście niezbędna? A jeżeli jest niezbędna, no to jakie jeszcze kompetencje powinien mieć dobry europarlamentarzysta? Jeśli można. Proszę Państwa, to zależy, jakby, czego się oczekuje od eurodeputowanego. Jeżeli wystarcza nam, żeby ta osoba głosowała, to okej, okay, to nie trzeba znać języków. W gruncie rzeczy nie trzeba wiedzieć niczego, dlatego że w każdej grupie politycznej przygotowuje się ściągawkę do głosowania. Głosowanie jest strasznie dużo. Czy wy wiecie, że w ciągu 5 lat głosowaliśmy prawie 30 tysięcy razy? 30 tysięcy razy. Nie ma takiego człowieka, nawet z taką głową, nie wiem, rozmiar 70, który by wiedział w tych 30 tysiącach przypadków, nad czym głosuje i jaka odpowiedź jest prawidłowa. Dlatego we wszystkich grupach politycznych są posłowie odpowiedzialni za daną tematykę, przy czym proces ustalania stanowiska grupy jest bardzo złożony, dlatego że posłowie pracujący w konkretnych komisjach, które zajmują się jakąś konkretną sprawą, tworzą zespoły, takie grupy robocze, oni między sobą dyskutują poszczególne problemiki, poszczególne poprawki proponowane i tak dalej, i ustalają, jakie powinno być stanowisko grupy. Następnie to jest prezentowane grupie politycznej, tej frakcji, gdzie odbywa się dyskusja i sprawozdawca, ten poseł odpowiedzialny, formułuje ostateczną voting list, listę do głosowania. I wszyscy dostają te ściągawy, idą na salę i głosują, mogą głosować wedle tego. Więc powtarzam, można nie znać języków, można niczego nie wiedzieć i głosować zgodnie ze stanowiskiem swojej grupy. Natomiast jeżeli, po pierwsze, człowiek chce zachować pewien poziom niezależności, bo ja na przykład dosyć często głosowałem inaczej niż moja grupa w niektórych sprawach międzynarodowych i w niektórych sprawach dotyczących ekologii, środowiska, ochrony środowiska. Ja po prostu miałem z reguły bardziej radykalne stanowisko od średniej w mojej grupie. W związku z tym mnie sugestie dotyczące głosowania często nie zadowalały i ja głosowałem po swojemu. Więc, ale do tego to już trzeba trochę wiedzy mieć. Można nadal języków nie znać, ale już trochę więcej wiedzieć. Natomiast jeżeli oczekujemy od posła, żeby był aktywny i miał jakiś pewien wpływ, ale realny, mierzalny, na stanowiska Parlamentu Europejskiego, to ten poseł może to osiągnąć w gruncie rzeczy tylko w jeden sposób. Nie przez udział w dyskusji plenarnej. To jest w dużym stopniu pewien teatr. Natomiast wykonując funkcję tak zwanego negocjatora w imieniu swojej frakcji, który z negocjatorami z innych frakcji ustala ostateczny tekst rezolucji czy stanowiska Parlamentu Europejskiego. I tutaj po pierwsze trzeba mieć, znowu, no, nikt się na wszystkim nie zna. Ja na przykład byłem wielokrotnie negocjatorem z ramienia mojej grupy, ale wyłącznie w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, spraw międzynarodowych. Bo się na tym znam, bo się tym interesuję od dziesięcioleci i dużo na ten temat wiem. I te negocjacje odbywają się wtedy wyłącznie w języku angielskim, bez tłumaczy. No więc w związku z tym trzeba znać ten angielski. I to nie na zasadzie this is, tylko znać niuanse językowe, rozumieć różnice między wyrazami, które są synonimami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że tylko wtedy w takiej dyskusji po pierwsze, można się zorientować, na co się nie zgadzam w propozycjach koleżanek i kolegów. Po drugie, wtedy, kiedy wszyscy odczuwają pewien kłopot, bo szukają, jak to wyrazić? Jeżeli się umie podrzucić słowo, które zostanie zaakceptowane, to się uzyskuje wpływ na to, co ostatecznie tam jest powiedziane, napisane i uchwalone. Więc między bajki włożyć, że można być dobrym i skutecznym eurodeputowanym, jeżeli się nie zna bardzo dobrze w tym przypadku angielskiego. Inne języki też są fajne, okej, okay, i tak dalej. Fajnie jest siedzieć na tej sali plenarnej, kiedy wielu ludzi mówi w swoich językach narodowych. To pokazuje, że jesteśmy różnorodni w Europie i tak dalej. Ale powtarzam, decydujący etap wszelkich prac parlamentu to są negocjacje między grupami
które są w stanie wytworzyć większość na sali w momencie głosowania. Panie premierze, to mnie ogarnia strach, jak działa ta parlament, ponieważ tak działało też i w PiS-ie. Król dawał SMS-a i wszyscy wiedzieli, jak się to zrobiło. Pan premier pewnie, nie chciałbym wyręczać, ale już to się stało, więc mamy też tak zwane free vote, czyli tam są takie przestrzenie, gdzie poseł może głosować według własnego sumienia. Często też jest tak, bo decyzje są podejmowane nie tylko pomiędzy frakcjami, ale w ramach partii. I często jest tak, że jest oficjalne stanowisko Europejskiej Partii Ludowej, ale my jako polska delegacja się nie zgadzamy z tym stanowiskiem. To szczególnie teraz w końcówce miało miejsce, wielokrotnie. Więc też mamy taką swobodę. Oczywiście brak znajomości języka angielskiego stanowił mission impossible, jeśli chodzi o kwestię skutecznego przeprowadzania rozmów, bo to, o czym pan premier był uprzejmy wspomnieć, a co wynika z samej istoty parlamentaryzmu, z języka już francuskiego, że parle, po prostu się rozmawia, wypracowuje się ten kompromis, często nawet przy różnych stolikach, w różnych miejscach, poprzez nie tylko tą wiedzę instytucjonalną, że wiem o czym, z kim mam rozmawiać, ale często poprzez kontakty takie bezpośrednie, osobiste, bo to często ułatwia. Znajomość języka, no w języku polskim, powiem, obydwaj jesteśmy prawnikami, że słowo może ma cztery znaczenia. Więc proszę zauważyć na to, o czym powiedział pan premier. Wrzucić w odpowiednim momencie odpowiednie słowo w jego odpowiednim kontekście, tak żeby wykładnia literalna czy aksjologiczna, tak, czyli taka celowościowa, była zgodna z tym, co chcemy osiągnąć. Często słowo może powoduje, że to, czego nie chcemy przyjąć, nie będziemy przyjmować, nie? A inne słowo może odbierze jako, że powinien. Nie? Także to też są te możliwości. Kuchnia i to, za co należy cenić tą kulturę polityczną Unii Europejskiej, czy w Unii Europejskiej, to polega właśnie na umiejętności wypracowywania kompromisu. To znaczy to 30 tysięcy głosowań, a naprawdę pierwszego dnia trafiłem w Strasburgu na głosowanie i tych głosowań było 1200. Tak mi się wydaje przynajmniej. To wiecie, co państwo, co się stało? Nie, już ręka mnie bolała. Nie? Prawa ręka mnie bolała, bo nagle, bo co? Patrzy się optycznie na salę. Prowadzący posiedzenie wie, przepraszam, że rozprawę, ale to byłem sędzią przyzwyczajenia. Prowadzący posiedzenie już właściwie wie, jakie będzie stanowisko, bo wie, jakie zostały wypracowane kompromisy. Więc jest tylko możliwość, co dla mnie też było zaskoczeniem, a czego nie można zrobić w polskim Sejmie, można zgłosić po prostu sprzeciw. I wtedy już nie ma tego liczenia takiego wzrokowego, tylko naciskamy na przyciski i wtedy pojawia się rzeczywisty wynik. Jest możliwość głosowania przed chwilą, tak, gdzie jest anonimowość zachowana. Więc to też daje ten komfort głosowania zgodnie z własnym sumieniem. No i to nie tylko kończąc, bo to jest ostatnie, tak, bo państwo pewnie chcą zadać pytanie, to ja tu wspominałem już, że miałem okazję być w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i mamy być z czego dumni, to prawda, myślałem, że jeszcze uda mi się spotkać z profesorem Safianem, którego jeszcze, no, olbrzymim, prawda, autorytetem, ale był profesor Szpunak, rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości. To jest moja przestrzeń, ja się tam lubię poruszać, nie w trybunałach, ale też oczywiście, w tych przestrzeniach dotyczących standardów, ochrony wartości, tych wszystkich dóbr, które są chronione traktatami, konstytucjami. I czego się tam dowiedziałem, że tam z kolei w Luksemburgu nie można zostać takim skutecznym sędzią, właśnie warunkiem, żeby zostać sędzią, a każdy kraj ma swojego, to doskonała znajomość języka francuskiego, bo narady są w języku francuskim. Jaki z tego wniosek? No
Uczmy się języków. Dziękuję bardzo. Dowiedzieliśmy się, że być europosłem to nie tylko ciężka praca intelektualna, ale również fizyczna, więc jestem pełen podziwu. A teraz oddamy głos Państwu, więc zapraszam do zgłaszania się do głosu. Jest dwie panie, mamy tak, nie wiem, kolejność. Tutaj, tak? Proszę pana, zbieramy się do wyborów i będziemy wybierać europosłów, ale są sytuacje, kiedy mandat europosła może albo nawet powinien wygasnąć. Niedawno przez YouTube'a przetoczyła się dyskusja na temat, że wybierając nawet człowieka, który następnie trafi do więzienia, to w zasadzie gwarantujemy mu bardzo dobrą przyszłość, ponieważ on nie może utracić mandatu, a pensję będzie miał do końca kadencji, a w obradach może brać udział z więzienia, z celi, gdzie służby dostarczą mu komputer i możliwość nawiązania łączności przez internet. I dowiedziałam się, że to nie jest prawda, ale taka informacja krąży. Proszę wyjaśnić tutaj obecnym, jak to jest rzeczywiście. Już oddaję, bo zabrałem obydwa i teraz nie możecie panowie odpowiedzieć. Mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami w tej kadencji, dlatego że były osoby skazane w swoich krajach, które były europosłami. Był taki przypadek w Grecji, gdzie rzeczywiście europoseł został, po pierwsze mu zawieszono immunitet. Parlament Europejski zawiesił mu immunitet, pozwalając na prowadzenie postępowania prokuratorskiego, później sądowego. Był skazany na karę pozbawienia wolności. Ile ja się orientuję, teoretycznie mógł nadal wykonywać na odległość swoje funkcje. Tylko że rzecz w tym, że my pracowaliśmy na odległość tylko w czasie pandemii, kiedy nie było innego wyjścia. Nie można się było przez rok spotykać, zbierać i wtedy uruchomiono specjalny system prowadzenia dyskusji i głosowania przez internet. Ja też siedziałem w swoim domu 13 miesięcy i brałem udział w dyskusjach i głosowałem ze swego domu, ale... ...ja zapamiętam i była aresztowana. Przez parę miesięcy była aresztowana i zachowywała swój mandat. Co więcej, została potem z tego aresztu zwolniona, bo jak raz w Belgii się wszystko działo i dzieje, no po prostu znano, że aresztowanie, tymczasowe pozbawienie wolności spełniło swoją rolę, bo policja zebrała to, co miała zebrać i ona była do postępowania sądowego, do rozprawy przyszłego wyroku, była osobą wolną i ona pojawiła się w Parlamencie Europejskim. No więc tam została moja sąsiadka. Pan Paweł Sikorskiego, a ja miałem EDK posłowiecko, ale nie słuchałem jej rozmów telefonicznych. Więc tak jest, ale na ile ja się orientuję, nigdy się tym za bardzo nie zajmowałem, mówiąc szczerze, ale na ile ja się orientuję, nie ma możliwości pozbawienia mandatu eurodeputowanego. Tak to jest. Akurat popełniłem jakąś tam pracę naukową z tego tytułu. I rzeczywiście jest tak, że decydują tutaj jednak regulacje krajowe. I w sytuacji, kiedy mamy domniemanie niewinności, czyli samo aresztowanie, to patrząc z perspektywy ustawy o wykonywaniu mandatu posła senatora i artykułu 104 czy 105 Konstytucji, rzeczywiście to konstytucyjne prawo ma wyższość. Jeśli chodzi o kwestie skazania, mogą się zdarzyć takie sytuacje. Rozwiązania są najróżniejsze, bo ja wchodzę na poziom trochę niższy, czyli krajowy, parlamentarny. W Czechach jest tak, że jeżeli poseł zmieni przynależność partyjną, wygasa mu mandat. To bardzo szeroki temat,
ale na pewno tego rodzaju sytuacje, kiedy wyrokiem prawomocnym osoba została skazana, przekonanie graniczące z pewnością, że również to wygaśnięcie z perspektywy prawa krajowego powinno nastąpić. No, tutaj ingerencji tak głębokiej Parlament Europejski czy Komisja nie ma, ale z pewnością dla wizerunku instytucji europejskich uchylaliśmy nie tylko pani Kaję, bo przecież uchyliliśmy jeszcze Bruninę Grekom, też immunitety za mowę nienawiści, zdaje się, jednemu, drugi też tam jakieś przestępstwa. Więc tutaj wymagana jest rzeczywiście, chyba są wymagane najwyższe standardy, nie chyba, tylko na pewno najwyższe standardy. I pewnie z perspektywy Parlamentu Europejskiego należy apelować do państw członkowskich, żeby był automatyczna sytuacja, kiedy następuje prawomocne skazanie. Ja mam takie pytanie pedagogiczne. Chodzi mi o ordynację wyborczą. Ona jest zupełnie inna jak polska ordynacja, ale chciałabym wiedzieć, jak tłumaczyć ludziom, że obojętność, nie pójście na wybory, nawet jakby przeciwko Unii te wybory, no tak PiS mówi, że oni od środka będą psuć. To frekwencja jest tutaj właśnie niezwykle ważna. To jest ordynacja rzeczywiście odmienna od tej wyborach do Sejmu czy Senatu. Ona ma jedną zaletę, jeśli się w tę wartość wierzy, mianowicie jest najbardziej proporcjonalna ze wszystkich. To znaczy komitety wyborcze zdobywają tyle procent mandatów, będziemy w tych wyborach wybierali 53 eurodeputowanych w Polsce, ile procent głosów kandydaci tego komitetu wyborczego otrzymali. Jeżeli komitet wyborczy otrzyma powiedzmy 8% mandatów, 8% głosów, to dostanie 8% z 53, czyli realnie 4 mandaty. Jeżeli komitet dostał 20%, to dostanie 10 mandatów i tak dalej. To jest zaleta. Natomiast z punktu widzenia jakby indywidualnego, no to jest bardzo dyskusyjne, dlatego że kandydat może osiągnąć bardzo dobry wynik, ale okręgi wyborcze są nierówne pod względem liczby wyborców. I w tym okręgu wyborczym na przykład są 2 miliony osób uprawnionych, bo kilkadziesiąt tysięcy. W tym okręgu? Nie. Górskie ma milion, zamówią pomorskie ma dwa. Tak. Trochę nas przebywa. Bardzo możliwe, chociaż jestem tu zaskoczony, dlatego że kiedy ja czytałem informacje, to wskazywało na to, że to jest 2 miliony 100 łącznie. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, że tutaj... A mówimy o liczbie wyborców. O liczbie wyborców, tak. Nie, że nie mieszkańcy. Tak, tak, o liczbie wyborców. Ja mówię o liczbie wyborców. O liczbie wyborców. Więc w tym okręgu jest około 2 milionów osób uprawnionych do głosowania, a na Śląsku jest chyba 3,5 miliona. W Warszawie jest 2,7 miliona. A przy podziale mandatów sprawdza się, w których okręgach wyborczych kandydaci danego komitetu wyborczego dostali najwięcej głosów. Łącznie. Lista tych 10 osób, powiedzmy w tym przypadku. Ile dostali głosów. I jest tak, że w okręgu dużym ludnościowo jest łatwiej osiągnąć większą liczbę głosów niż w okręgu mniejszym ludnościowo. No, w konsekwencji z mniejszą liczbą wyborców. Dlatego też według tej ordynacji nie ma stałej liczby mandatów przypisanych do danego okręgu wyborczego. Ta liczba mandatów wiąże się właśnie z tym, ile osób głosowało. A ta liczba jest pochodną dwóch. Jednej niezmiennej, czyli liczby mieszkańców mających prawa wyborcze i frekwencji. Więc na przykład w ostatnich wyborach najwyższa frekwencja była w Warszawie i tak zwanym Obwarzanku, bo wynosiła 60%. I w związku z tym to było bardzo dużo głosujących. Średnia w kraju była około 40%, trochę ponad 40%. W wielu okręgach wyborczych była około 40% po prostu.
I tak to jest istotne. Więc rzeczywiście, jeśli ktoś chce, żeby z mojego województwa, mojego okręgu wyborczego było więcej deputowanych, to jest sens pójść do głosowania, nawet jeśli się będzie głosowało na antyeuropejczyków, bo w ten sposób będzie się podnosiło frekwencję i w związku z tym będzie więcej mandatów, może być więcej mandatów. Te różnice oczywiście nie przekraczają zmiany o jeden mandat, no ale jest istotna różnica między 3 a 4 mandatami w okręgu wyborczym, prawda? Dzień dobry. Panie premierze, panie pośle, ja przyszedłem tutaj z taką tabliczką, którą miałem na 30 stycznia tego roku na Dniu Pamięci i Pojednania, bo taka jest inicjatywa na skutek tych zmian IPN-owskich i tak dalej. W języku polskim i niemieckim, do Państwa to się odwrócę, to jest 79 lat pokoju mamy w tej chwili i to jest znak zapytania, czy 80 też będzie. Z tych wszystkich zagrożeń, jakie w tej chwili się boryka świat i Europa, to wydaje mi się, że pokój jest najbardziej zagrożony i chciałbym i proszę Was, nawet gdybyście mieli poświęcić swoją karierę polityczną, no Pan chyba nic nie grozi, Pan jest w wieku emerytalnym, ale Pan Paul jeszcze ma trochę do pracy, żebyście przyłączyli się do apelu Magdaleny Środy. Naprawdę nie warto jest za ten kawałek ziemi ukraińskiej poświęcać życie Ukraińców. Nie warto jest dla tych baz amerykańskich z rakietami atomowymi wymierzonymi w Kreml, żeby po prostu ludzie tam ginęli, żebyśmy byli zagrożeni. Te wszystkie sytuacje, które Pan wspomniał na pushbackach, naprawdę ja się źle czuję. Ja się źle czuję, bo byłem przeciwny temu, co PiS robił i w tej chwili ten entuzjazm, jaki był 15 października, wielu z nas mamy wątpliwości, dlaczego jest tak samo. Przecież 2 miliardy złotych zostało wydane na ten płot. Za te 2 miliardy można by było przyjąć tych uchodźców, sprawdzić ich dane i ci, którzy nie łamią prawa, zostawić w Polsce, a ci, którzy łamią, odesłać do miejsca, skąd przyszli. I jeszcze jest taki temat, a mianowicie żal nam jest wszystkich tych walczących o pokój. Moment. Jeszcze w Europie jest jedno nazwisko, Julian Assange. Czy umiecie się za nim, który siedzi w więzieniu już lata, i ucieka przed zemstą amerykańską za to, że ujawnił tą ciemną stronę tego państwa, że mogliśmy się dowiedzieć, jakie gierki uprawiają na świecie. W tej chwili wszystkie ogniska zapalne to zawsze są Stany Zjednoczone. W każdym zakalnym ognisku, Bliski Wschód, Tajwan, Ukraina i tak dalej. Jeśli można, bo to jest temat bardzo ważne. Gdy chodzi o sprawę tego płotu i sposobu rozwiązywania tego problemu, zresztą na początku, to się z Panem zgadzam. Ja zawsze twierdziłem, że taniej wyniosłoby zastosowanie prawa międzynarodowego i krajowego, sprawdzenie tych ludzi i nawet deportowanie ich samolotami na nasz koszt, bo wydalibyśmy miliony, a nie miliardy. Natomiast wie Pan, gdy chodzi znowu o Assange'a i Pańskie tezy dotyczące roli Stanów Zjednoczonych, no, kategorycznie się z tym nie zgadzam. Assange ma większe kłopoty z kobietami, które twierdzą, że jest gwałcił we Szwecji, niż ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak Polański, dokładnie. Takie jest prawo amerykańskie. No i tyle. Przy czym ja już wyczytałem takie sugestie mówiące o tym, że Biden może go ostatecznie ułaskawić. Tylko, że z kolei w Stanach Zjednoczonych najwięcej decyzji o ułaskawieniu podejmuje prezydent, kończąc kadencję. I wtedy podejmuje szereg takich decyzji. Pańskie uwagi o tym, że Stany Zjednoczone ponoszą odpowiedzialność za wszystko, co na świecie, w tym wymienił Pan Ukrainę, przepraszam za takie określenie, to są bajki. To są bajki. Kategorycznie się z Panem nie zgadzam. Jak raz historia Stanów Zjednoczonych, polityki amerykańskiej, to moje hobby od kilkudziesięciu lat. Ja mógłbym wymienić teraz całą litanię grzechów amerykańskiej polityce zagranicznej także w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku.
ale proszę do tego Ukrainy nie mieszać. I może by pan łaskawie uznał prawo Ukraińców do decydowania o tym, czy chcą bronić swojego kraju, czy nie. Czy chcą oddawać część swojego terytorium, czy nie. Pani Magdalena Środa nie ma na ten temat nic do powiedzenia. Proszę też pamiętać o historii, że byli tacy mądrzy w 1938 roku w Monachium, oddali najpierw niemieckie Sudety Hitlerowi, to potem zajął całą Czechosłowację, a potem zaatakował Polskę. Więc proszę nie zapominać o elementarnych lekcjach historii. Tak się nie powstrzymuje agresora. Jedynym odpowiedzialnym w tej chwili za to, co się dzieje na Ukrainie, jest Rosja, jest Putin. To jest państwo, które prowadzi niezwykle agresywną politykę, nie mając żadnych innych argumentów poza wojskowymi przy pozycjonowaniu się w nowym układzie geopolitycznym na świecie. Węglowodory się kończą, popyt na ich węglowodory się kończy, zostaje im tylko naga siła. I właśnie postanowili skorzystać z ostatniej okazji, żeby przy pomocy siły umocnić swoją pozycję międzynarodową, a on umocnić swoją pozycję w społeczeństwie rosyjskim, które jest zdyscyplinowane tą propagandą mówiącą o zagrożeniu wojną i tak dalej. Pan powtarza tutaj, bardzo przepraszam, ale dotykamy rzeczy szalenie ważne, są fundamentalne. Pan powtarza tutaj propagandę rosyjską. Jest mi bardzo z tego powodu przykro, się z panem kategorycznie nie zgadzam. Ja też, bo pan jest w koszulce z logo Akcji Demokracji, więc jakby w imieniu gospodarzy chcę powiedzieć, że Ruch Akcji Demokracji od początku stoi murem za Ukrainą. Uważamy, że Ukrainki, Ukraińcy walczą o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i Polski, całej Europy i będziemy stać po tej stronie tak długo, jak to będzie potrzebne. Szanowni panowie, ja jestem przedstawicielem Polski 2050, ale bardzo szczerze współpracuję i bardzo chętnie współpracuję i z Akcją Demokracją, i z obywatelami. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, znaczy najpierw się odniosę do tego buforu na granicy wschodniej, tak sobie to tłumaczę, że to być może jest właśnie dla tych no niektórych niesfornych strażników, którzy może właśnie faktycznie za blisko podchodzą, może to dlatego ich bezpieczeństwo chcą dbać tak pół żartem, pół serio. Jeżeli chodzi o języki obce w Europie, w Parlamencie Europejskim, okej, jak najbardziej są potrzebne, chociaż niektórzy politycy nie powinni posługiwać się językami. Zresztą pan premier tutaj przytoczył słynne this. A jak jeszcze jakiś przyjaciel zagraniczny się dowie, że jest jakimś dzikiem, no to już w ogóle szkoda tu. Ale wracając do meritum. Zapytam się wprost, chociaż spodziewam się odpowiedzi, ale chciałbym to usłyszeć konkretnie od panów. Wiadomo, że Unia Europejska, przed Unią Europejską stoją różne wyzwania. Każdy kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jest inny pod względem i mentalnym, jeżeli chodzi o społeczeństwo, i gospodarczym, i wiele, wiele innych aspektów przemawia jakby za innością każdego kraju z osobna. Ale tu mówimy głównie o naszym kraju, o Polsce. W ramach traktatów, w ramach różnych przepisów, nie przepisów, wszystkiego, cokolwiek będzie głosowane w przyszłym Parlamencie Europejskim. Czy zupełnie ogólnie jakby ujmując tę sprawę, czy panowie będą bardziej Polakami, czy bardziej Europejczykami? Zaznaczam, że spodziewam się odpowiedzi, ale chciałbym to jasno usłyszeć po prostu. Przykładowo, żeby może było jaśniejsze to pytanie, na przykład Polski, Zielony Ład, na przykład sprawa migrantów i tak dalej, bo różne te wyzwania będą stały jednak z czasem przed Unią Europejską. Pyta pan o taki proces, który rzeczywiście jest dosyć widoczny w Parlamencie Europejskim, czyli próbę takiej konwergencji czy unitaryzacji Unii, stworzenia jednego podmiotu, który spełniałby, czy miałby charakter cechy państwa. Otóż no, z tych naszych wcześniejszych wypowiedzi, ja mówię za siebie, nie dopuszczamy takiej możliwości. Co będzie za 50, za 100 lat? Trudno wykluczyć. Czy spowodowanie tym naporem bardzo nieprzyjaznych nam sił,
Nie wiadomo, jak długo Rosja przetrwa. Czy nie będą zdesperowani na tyle, że rzeczywiście kiedyś się zapomną i razem z Łukaszenką przejdą obok domu pana premiera, zostawiając za sobą zgliszcza. Nie mówię to tylko w trosce o dom pana premiera, mówię o nasz dom, o Polskę. Więc nie ma takiej możliwości, abyśmy rzeczywiście zapominali o tym najważniejszym, znaczy o tym, co wynika z polskiej konstytucji. Czyli wierni poprzednim pokoleniom za ich pracę, będę cytował preambułę, i za wkład i za walkę o niepodległość w trudnych czasach, tak? W czasach trudnych. Ta pamięć historyczna to jest olbrzymia rzecz, tego nie możemy zatracić. Ona stanowi o tym, że mamy możliwość budowania swojego domu we własny sposób, ale to nie oznacza, że jeśli sąsiad coś robi lepiej, to nie musimy korzystać z jego doświadczeń. Jeżeli zamontuje panele, zrobi podejście dla osób starszych zamiast schody, to korzystajmy z tego. Więc czy to jest naprawdę różnica? Bądźmy po prostu osobami, które szanują innych, mają zdrowy rozsądek i wiedzą, w którym momencie połączyć siły. Te siły łączyliśmy w czasie COVID-u, wspominał o tym pan premier, jak utworzony został z tego powodu chociażby ten specjalny fundusz związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-u, wyrównywaniu tych strat, jakie gospodarki poniosły. I to jest dowód na to, że solidaryzm, jaki funkcjonuje w Unii Europejskiej, po prostu jest dla nas dobry. Czy to oznacza, że on jest dla nas dobry tylko dlatego, że jesteśmy Polakami, czy tylko dlatego, że jesteśmy Europejczykami? Nie. Jesteśmy częścią wspólnoty, częścią taką, która nie rezygnuje ze swoich wartości, która uważa, że należy je kultywować, bo one są wartością dającą nam poczucie tożsamości, siły, mocy, szacunek dla osiągnięć Wałęsy, szacunek dla niepodległości, już kończąc, walki chociażby Tadeusza Kościuszki czy Płaskiego, to odnosi się do znajomości historii Stanów Zjednoczonych przez pana premiera. No to są te wartości nadrzędne, więc jedna i druga rzecz, jeżeli walczymy za naszą i waszą wolność w rozumieniu nie tylko bezpieczeństwa, ale w rozumieniu bezpieczeństwa przyszłych pokoleń, dobrej pracy, dobrych szpitali, dobrych połączeń, świeżego, dobrego powietrza, to tak, to wtedy jesteśmy jednymi i drugimi. Mam to nagrane, przekażę tym osobom, które twierdzą, a mam takich rozmówców, które twierdzą, że ci, co poszli do Parlamentu Europejskiego, nie są już Polakami. No, boli, pana, boli. Proszę pana, no, głupcy zdarzają się tak, wszędzie, więc tak. Nie jest to żadne zaskoczenie. Tak jest. Natomiast ja nie widzę żadnego przeciwieństwa bycia Europejczykiem i bycia Polakiem. Oczywiście. Ale co to oznacza? To wcale nie oznacza, że zapominamy o czasami szczególnych problemach czy interesach własnego kraju. Ja bym kłamał, gdybym twierdził, że w Parlamencie Europejskim nie wyczuwa się lub nie widać nawet wyraźnie obrony interesów poszczególnych krajów przez deputowanych z tego kraju. No właśnie. Problem polega na tym, że jako Europejczycy powinniśmy być zdolni także do myślenia w kategoriach dobra wspólnego, ogólnego i powinniśmy poszukiwać takich rozwiązań, które nie będą prowadziły do zderzenia, do przeciwieństwa naszego krajowego, narodowego, jakiegoś ogólnego. Natomiast tylko jeszcze ciekawostka taka dotycząca Kazimierza Pułaskiego, tego w podręcznikach historii nie ma. Kazimierz Pułaski zwiewał z Polski, ponieważ był uczestnikiem spisku na życie ostatniego naszego króla. Zwiał do Szwajcarii, skąd go wyproszono, zwiał do Francji, skąd go wyproszono i Lafayette to zaproponował mu przyjazd do Stanów Zjednoczonych i pojechał do Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście był twórcą kawalerii amerykańskiej wojny o niepodległość, a następnie zginął w bitwie pod Savannah w Georgii, ale dlatego tylko, że razem z oficerami swojego oddziału byli nieźle wstawieni i kiedy dowiedzieli się, że po sąsiedzku jest jednostka
armii brytyjskiej bez rozpoznania. Wszyscy rzucili się do ataku na tych Brytyjczyków, którzy okazali się być wielokrotnie silniejsi. I Pułaski tam zginął. Więc może dobrze, że jak raz tych wszystkich szczegółów wszyscy nie znają i Polacy w Ameryce mają dobrego patrona do parady pułaskiego w Niagara. Szanowni Państwo, chciałem przy okazji pozdrowić Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i powiem tak od serca, jak zwykle od siebie, wówczas kiedy dowiedziałem się, że odbędzie się spotkanie takie z znamienitymi osobami jak premier Włodzimierz Cimoszewicz i kolega poseł, to zawsze uważałem, że warto iść i młodych ludzi posłuchać. A to teraz, tutaj i dzisiaj, i myślę na jutro, nam wszystkim jest bardzo, a to bardzo potrzebne. Zawsze uważałem, że trzeba rozmawiać, możemy się różnić, ale trzeba różnić się w sposób bardzo elegancki. I nigdy też nie zapomnę, czasami zbyt mało czytam, ale kiedyś pamiętam jeszcze w latach 70. czy tam 80. lubiłem czasami sobie poczytać, co tam na pewne tematy wypowiada się z Paryża Giedroyć. I on zawsze uważał, że my Polacy jesteśmy absolutnie skazani na to, żeby z Ukraińcami sobie ułożyć absolutnie w miarę możliwości normalne, poprawne po prostu stosunki. Dlatego, że my jesteśmy na siebie absolutnie skazani. Przecież my wszystkich jesteśmy taką wyspą, którą moglibyśmy przenieść obojętnie gdzie i mieć, jak to się mawiało, święty spokój. Jeśli powiedziałem o mądrości, to powiem Wam szczerze od serca, że marzy mi się. Marzy mi się, żeby tego typu ludzie zasiadali w Parlamencie Europejskim. Ale przecież to... To absolutnie od nas zależy, tak się akurat składa, że z panem premierem poznałem się ładnych kilka lat wstecz i zobaczyliśmy, przywitaliśmy się dopiero po kilku latach. Ale warto być cierpliwym, warto czekać absolutnie na taki moment i z całego serca życzę Wam powodzenia i przy okazji mam ogromną prośbę, skierujmy swoje SMS-y do wszystkich najbliższych przyjaciół, rodziny, sąsiadów, po prostu niech pójdą. Niech pójdą, bo ja osobiście uważam, że wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku są tak samo ważne, a kto wie, czy jeszcze nieważniejsze, jak te w 2004 roku. A pamiętam, jak dziś, jak w 2003 niektóre osoby tutaj absolutnie poznałem ich ogromne zaangażowanie wówczas w kontekście naszej akcesji i referendum. Przecież to były piękne, wspaniałe po prostu wydarzenia i kiedyś przeczytałem i absolutnie z tą tezą się zgadzam. Co my byśmy dzisiaj uczynili i zrobili? Gdzie żyjemy w tym niespokojnym absolutnie świecie, gdzie wszystko dzieje się tak niedaleko nas, gdyby nie nasza przynależność do Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Ale jeśli chcemy mieć coś do powiedzenia, to po pierwsze musimy tam być i musimy tam być z mądrymi ludźmi. I to jest moja prośba i to jest moje ogromne przesłanie, bo to przecież będzie świadectwo o budowaniu dalszej naszej spokojnej przyszłości. Tego sobie wszyscy wzajemnie powinniśmy mieć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To wydaje się doskonała puenta tej rozmowy. Ja może oddam jeszcze na zdanie panom europosłom, panu premierowi, panu doktorowi głos na takie podsumowanie tej debaty, po prostu jednym, dwoma zdaniami i może zachęcenie tutaj do pójścia na wybory, bo naprawdę warto. I na koniec jeszcze zaproszę Elwirę do zamknięcia. Ja bardzo dziękuję wszystkim Państwu, ale szczególnie chcę podziękować mojemu koledze. To było świetne doświadczenie. Myślę, że tak powinno wyglądać.
Także za to dziękuję. Nie mogę powiedzieć, że życzę panu, żeby ci zgromadzeni tutaj głosowali na pana, a nie na mnie. Ale mam nadzieję, że znajdzie pan wystarczająco wielu innych zwolenników z tego okręgu, żebyśmy się spotkali w parlamencie za parę tygodni. Ostatnia taka kwestia, tutaj mój współpracownik, kolega Robert, ma trochę egzemplarzy pisma Reskulana, gdzie jest wywiad ze mną mówiąc o przyszłości Unii Europejskiej. Jak ktoś jest zainteresowany, to tutaj można otrzymać oczywiście bezpłatnie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ostatnie zdanie. Jeszcze raz, panie premierze, bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja mogę tylko powiedzieć, jeśli chodzi o głosowanie, że jeśli ktoś chciał głosować na pana premiera Cimoszewicza, to niech nie zmienia zdania. Dobrze? I jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, że dzisiaj udało nam się spotkać w tak dużym gronie i że potrafiliśmy rozmawiać o trudnych, naprawdę trudnych sprawach i wyzwaniach, ale to podziękowanie należy się organizatorom akcji Demokracja, która zachęca nas wszystkich do tego, aby o rzeczach, które nas dotyczą, rozmawiać i przekonywać ich. Na obywatele. To jest prawie moja rodzina, ale jeśli mogę, to coś nieco, które prywatne, obywatele, ludzie, którzy stali zimą, deszczu, w śniegu, bronili tej demokracji, bronili sądów, bronili praw, godności nauczycieli, wszystkich tych, którzy... Właśnie 8 lat. Ja myślę, że to były jedyne smutne lata, jak Państwo towarzyszymy, bo były bardzo trudne, ale gratuluję, bo to Państwa sukces, nasz wspólny, ale dzięki takim osobom jak Wy, możemy dzisiaj spokojnie rozmawiać i nikt nas za to do więzienia nie posadzi. Ja teraz oddaję głos jednej z bohaterek, które doprowadziły do tego spotkania dzisiaj. Proszę bardzo. Dziękujemy za przybycie wszystkim tutaj obywatelom. Dziękujemy oczywiście naszym gościom serdecznie za udział. Dziękuję. Thank you.